Numer 53 zaczynamy. Myślę, że już nie ma co czekać. Ja jestem chwilkę wcześniej, także jeżeli możecie, to udostępnijcie i porozmawiamy sobie dzisiaj o derbach i o tym meczu w Zabrzu. Zaczynamy od derbów, czy odwracamy kolejność i zaczynamy od tego, co najświeższe? Ja myślę, że pojedziemy tutaj chronologicznie jednak. No dobra, chronologicznie, czyli zaczynamy derby Łodzi. Chcesz, żebym ja dał swoją opinię na temat tego meczu, czy chcesz zacząć ty? No, wybór, proszę bardzo. Nie, no dobra, ogólnie rzecz biorąc, dla mnie derby jakoś nie jechałem mocno nakręcony na nie. Myślę, że moje nastawienie na derby było takie nad wyraz spokojne. Z reguły byłem bardziej jakiś taki zestresowany. No z poziomu boiska to wyglądało w mojej ocenie bardzo nerwowo przez takie 25 minut, myślę. I wyglądaliśmy no tak jak to zawsze z reguły wyglądamy w ostatnich derbach. Czyli nerwowo, duża niepewność w rozgrywaniu. Te piłki były często gdzieś tam wyrzucane zupełnie do nikogo, staraliśmy się rozgrywać od tyłu, ale nie do końca nam to wychodziło i po prostu ten założony wysoki pressing no, sprawiał wrażenie, że gdzieś tam się gubimy i faktycznie to wyglądało tak, jakbyśmy nie weszli po prostu dobrze w mecz, ale z czasem wyglądaliśmy coraz lepiej. No, chyba z tego co pamiętam, ŁKS miał na początku jedną sytuację, taką dosyć groźną, strzał z dystansu Dankowskiego, jeżeli się nie mylę, i Tejan tą pierwszą akcję, gdzie miał, no, można powiedzieć, że setkę, wypracował ją sobie w sumie sam, ale no myślę, że jak na nasze możliwości, przede wszystkim u siebie, to te pierwsze 25 minut bardzo słabe. Później przejęliśmy kontrolę nad meczem. Niektórzy twierdzili, że dzięki przerwie w grze i tak dalej, spowodowanymi racami, ogólnie pirotechniką, ale myślę, że akurat to w żaden sposób nie... Ciężko jest wyrokować, na kogo dobrze to wpłynie, a na kogo negatywnie. To tak jak trochę w tym słynnym meczu z Legią, kiedy była przerwa dla sędziego z powodu kontuzji. Też każdy się spodziewał, że Legia tutaj odetchnie, a dostali 3 bramki, więc... Po meczu jest łatwo mówić, że ta przerwa pomogła nam, ale myślę, że to jest trochę jak w ruletce. Jednym może pomóc, a niekoniecznie wcale musi to być reguła i wręcz ta przerwa dla tych, co prowadzą grę, bądź odwrotnie, może przeszkodzić. Więc, ale faktem stało się tak, że po tej przerwie zaczęliśmy dosyć nieźle grać. Były sytuacje, półsytuacje i uspokoiliśmy na tyle, że strzeliliśmy 2 bramki w krótkim odstępie czasu, to druga oczywiście ze spalonego, minimalny, no ale jednak był, więc jakby nie ma tutaj strzelonej bramki. Myślę, że głównym takim kreatorem jest Bartek Pawłowski, aczkolwiek no tutaj Jordi w 2 sytuacjach zachował się perfekcyjnie. 2 strzały, 2 bramki. Każdy z nich wcale to nie był prosty strzał, bo pierwsza bramka na 1-0, strzał na długi słupek z prawego skraju pola karnego. Z poziomu zegara tego tak nie było dobrze wszystkiego widać, tak szczerze mówiąc. Ale no, na pewno później, jak widziałem na powtórkach, to ten strzał mocny, precyzyjny, taki ciężki według mnie. I do obrony, ale też technicznie do wykonania, bo bity mocny strzał jest ciężko wybronić, ale też nie jest to prosty strzał do wykonania, tak żeby zawsze się udało, tym bardziej na tym poziomie ekstraklasy. A co do drugiej bramki, no to ta druga bramka, ten strzał dla mnie majsterszyk, jeżeli chodzi o uderzenie na długi słupek, wewnętrzna część stopy, naprawdę ładnie to zrobił. W sumie jak nie on, bo z reguły Jordi wali na siłę, także tutaj tym strzałem mnie zaskoczył. No i co? I później była sytuacja, jeżeli się nie mylę, Dominika Kuna, gdzie Dominik no, miał piłkę na nodze, ale był spóźniony, albo podanie było za mocne, ale już jak już jestem przy Dominiku, to przed wejściem Dominika
mówiłem tutaj do chłopaków na trybunie, że potrzebny jest Dominik, bo był taki moment, gdzie po prostu no, traciliśmy znowu kontrolę nad meczem i być może na powtórkach tego nie było widać, tak sprzed telewizora pewnie też nie, bo jednak to spojrzenie na mecz jest zupełnie inne, ale no, z perspektywy trybuny to przynajmniej spod zegara nie wyglądało to za ciekawie, wyglądało jak cofilowy smród. Dlatego chciałem Dominika. Jak Dominik wszedł, to był taki moment, że naprawdę uspokoiliśmy tą grę i w wielu sytuacjach po prostu wygrywał te pojedynki takie kluczowe gdzieś na skraju pola karnego, w środku pola i tak dalej. No, gdzieś po prostu był taki moment, że większość tych piłek wygrywał. W ogóle cała końcówka to w mojej ocenie była bardzo dobra gra Widzewa, z małym takim może przestojem po tej dziesiątce, po czerwonej kartce. Wydawało się, że no ten rzut wolny przede wszystkim mnie zmartwił. Natomiast no, były takie dobre 10, jak nie 15 minut, gdzie naprawdę graliśmy mega mądrze. Cały czas piłka pod ich polem karnym. Praktycznie nie daliśmy im rozwinąć skrzydeł. No i tutaj gdzieś taka prosta strata jest, z tego co pamiętam, i przerzut przez całe boisko do Juricza, który prawdopodobnie by do tej piłki nie doszedł, bo tam wydaje mi się, że Rawas był dobrze ustawiony, ale też tak czy tak tutaj Silva zrobił dobrą robotę. Trzeba było faulować, żeby być pewnym. Tym bardziej, że zwycięstwo było jednobramkowe, więc jakby tutaj jeńców nie bierzemy i wygrać trzeba było ten mecz. Ale no, jakby no z perspektywy trybuny to wyglądało troszkę tak, jakbyśmy bronili Częstochowę, ale później jak sobie obejrzałem ten mecz, to wcale to tak nie wyglądało dramatycznie, ale to po prostu się trochę inaczej ogląda. Wydaje mi się, że wygraliśmy zasłużenie ten mecz. Mecz był oczywiście dosyć wyrównany, ale jednak mimo wszystko takie 60-40 dla nas bym postawił z przebiegu tych sytuacji i tak dalej, to myślę, że nie było to przypadku. Byliśmy o tą jedną bramkę lepsi i wydaje mi się, że to 1-0 całkowicie oddaje też przebieg tego meczu. Takie właśnie 1-0 bez jakichś tam wyników 2 czy 3-0 raczej dla mnie po prostu ten wynik odzwierciedla prawie w 100% to, co się działo na boisku. Ta bramka nieuznana, Dominik, który miał patelnię praktycznie, można powiedzieć, więc Bartek Pawłowski na sam koniec też mógł podać do kolegi, ale obiecał ostatnio, że strzeli bramkę, więc tutaj też chciał strzelić i miał też świetną sytuację, także myślę, że z przebiegu meczu to 1-0 to jest sprawiedliwy wynik, mimo że UKS pokazał się z całkiem niezłej strony. Uważam, że nie zagrali jakoś tragicznie, ale byliśmy po prostu zespołem bardziej doświadczonym i chyba wygraliśmy przede wszystkim dzięki temu roku. Ten rok spędzony w Ekstraklasie zrobił, wydaje mi się, różnicę właśnie w takich meczach. W takich meczach będzie procentował, gdzie przeciwnik Beniaminek może sobie gdzieś tam jeszcze nie potrafić rozłożyć umiejętnie tych sił, nie zaatakować w takim momencie, kiedy się powinno to zrobić. I tu myślę, że w takich meczach Widzew będzie radził sobie coraz lepiej. Aczkolwiek to wiadomo, że są czasami sytuacje czy mecze, gdzie to nie będzie regułą, ale no, na moje po prostu wygraliśmy doświadczeniem. I bo te ostatnie 10 minut czy tam 15 to naprawdę pokazało, że ten zespół no, trzyma tą piłkę daleko od naszego pola karnego i wyglądaliśmy po prostu na świeższych zawodników, na świeższy zespół i myślę, że to 1-0 w 100% odzwierciedla przebieg meczu. I to tyle. No ja muszę powiedzieć, że przed tymi derbami miałem nie tyle co obawy, co zastanawiałem się, jak my będziemy w ogóle wyglądać w tym meczu, bo te trzy pierwsze kolejki nie dały mi odpowiedzi na pytania, na co stać tą drużynę i jak możemy wyglądać. Po tych dwóch wyjazdowych porażkach zastanawiałem się, jak odnajdzie się widzę w tym meczu, bo jednak, co by nie mówić, to zawsze taki mecz to jest większy ciężar gatunkowy niż taki zwykły mecz o trzy punkty. Tak jak mówiłeś, w mojej ocenie, jakbym miał podsumować ten mecz jednym słowem, to właśnie dojrzałość. Drugie, które mi się ciśnie, to doświadczenie. Właśnie to doświadczenie ligowe, którym przeważyliśmy tą czalę na swoją korzyść. Może też indywidualności, które mieliśmy właśnie w postaci Bartka Pawłowskiego, który
Praktycznie w każdym meczu przyzwyczają nas do tego, że jest motorem napędowym naszych działań ofensywnych i bez niego ciężko sobie wyobrazić widzę w tej chwili. Uważam też, że Jordi zagrał bardzo fajne zawody. Grał dla drużyny, pod drużynę. Umiejętnie kończył te sytuacje, które miał. Bardzo mi było szkoda tej bramki nieuznanej z powodu spalonego na 2-0, bo to była w ogóle fajna akcja. Fajnie pociągnął Marek Hanousek, wyłożył tą piłkę do Jordiego, on pewnie uderzył i to naprawdę była taka składna akcja naszej drużyny i szkoda tej bramki, bo myślę, że gdyby poszło to 2-0 do szatni, to zupełnie inaczej mogłaby wyglądać ta druga połowa. Jestem przekonany, że nasi sąsiedzi musieliby się zdecydowanie odkryć wtedy w drugiej połowie. Nie mieliby już nic do stracenia, a wiadomo, że przy takich zawodnikach szybkich jak Bartek Pawłowski czy Jordi, to by była woda na nasz młyn, że tak to ujmę. Oczywiście, tak jak tutaj Patryk wspominał na początku, jakaś tam nerwowość była widoczna w naszych poczynaniach. Natomiast myślę, że w miarę to szybko żeśmy opanowali i zaczęliśmy dyktować warunki gry. Natomiast, no, tak jak mówię, no, UKS też się tam potrafił odgryźć, głównie za sprawą tego Tejana, holenderskiego ich napastnika. To jest rosły chłop, który tam się potrafił przepychać. Ta jedna sytuacja w pierwszej połowie na zegar, gdy chyba, z tego co mnie pamięć, nie mieli trzech naszych zawodników tam asystowało, próbował uderzyć po krótkim rogu, ale Rawas był na posterunku i to by było tyle z ich takich groźnych sytuacji. Później ten rzut wolny w końcówce, z mojej perspektywy, to nie była na tyle groźna sytuacja, żeby trzeba było faulować, natomiast pretensji pewno nikt do Silwy nie ma, oczywiście on to widział z boiska inaczej. Myślę, że Rawas spokojnie by zdążył do tej piłki i by ją wyekspediował w aut. Natomiast oczywiście tam z innych trybun mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Taki mecz bez większej historii, bym powiedział. Ja już takich derbów w swoim życiu przeżyłem bardzo dużo, także jedyne, co mi się ciśnie na usta, to, że wracamy do tego, co zawsze było, czyli wracamy do normy. Wszystko wraca do porządku, ładu świata, że tak to nazwę. Przychodzą derby, my je wygrywamy i oby tak dalej. Bo przypomnijmy, że to drugie wygrane derby nasze z rzędu. To prawda, w Ekstraklasie dawno nie odnieśliśmy zwycięstwa w meczu derbowym, bo tych derbów w Ekstraklasie dawno nie było, ale to by nie gadać, to drugie derby z rzędu wygrane i liczymy pewnie na hat-tricka na wiosnę. No mi się, wiesz co, mi się wydaje, że ławka u nas zrobiła dużo. Wejście Dominika, tak jak go czasami gonię za to, jak gra i co daje zespołowi, tak Dominik naprawdę dla mnie uspokoił, bo może to właśnie z telewizora trochę inaczej wyglądało, albo może z perspektywy trybuny C albo A, no to może to wyglądało inaczej, no bo rzut na boisku jest zupełnie inny, ale Dominik tam naprawdę zrobił robotę i właśnie to jest taki zadaniowiec w mojej ocenie właśnie, to jest taki gość, który ma po prostu wejść na boisko i kiedy zespołowi nie idzie, kiedy przegrywamy takie stykowe sytuacje, to wchodzi i on wygrywa wszystko, nie? To tak ja go widzę, ja właśnie taką rolę, nie mówię, że zawsze to musi być joker, który wchodzi na, nie wiem, 20 czy 30 minut, ale no, jego wydolność i to, że biega do każdej piłki w takich meczach na koniec robi różnicę. No, po prostu trzeba sobie to powiedzieć, że on tam bardzo dużo piłek wygrywał. Akurat mieliśmy taki moment 10 minut, gdzie gdzieś tam te piłki przejmowaliśmy na wysokości pola karnego UKS-u cały czas. I on praktycznie przy każdej piłce, to on walczył, przy każdej praktycznie. Gdzie ta piłka by nie spadła, to wszędzie był on. Więc no, w mojej ocenie to na pewno jest gość, który właśnie w takich spotkaniach, gdzie trzeba naprawdę walką wycisnąć ten wynik, to tutaj on się sprawdza w 120%. Ale jeżeli mamy prowadzić grę i gdzieś ta gra ma być płynna, to już nie za bardzo. Już nie do końca mi pasuje w wizję tego, jak ja widzę grający widzę. No ale derby to jest specyficzny mecz i każdy wie, że tutaj
niekoniecznie wygrywają tylko zespoły lepsze piłkarsko, ale też te, które dadzą więcej. No my w tym meczu pobiliśmy rekord biegowy w ogóle w całej Ekstraklasie. Tak? Tam chyba wybiegaliśmy 120 km, więc... Tak, ponad 120. No bo na pewno trener myślał o tym, wprowadzając Dominika, że on powoduje, że ta nasza druga linia się ożywi, bo on wprowadził dużo ruchliwości, biegał od jednego do drugiego rywala i wiadomo, że... A ŁKS był zmęczony, nie? Tak, ŁKS był zmęczony. Dominik wiadomo, że te cechy motoryczne ma na bardzo wysokim poziomie. To jest chłop nie do zdarcia, że tak powiem. I wiesz, no jak ja sobie go wyobrażam w tej minucie wchodzącego na podmęczonego zawodnika, to nie widzę w drużynie przeciwnej chłopa, który mógłby wydolnościowo go wtedy po prostu, wiesz, przeskoczyć. No to jakby... No generalnie on mi się kojarzy z takim żołnierzem, trenera Niedźwiedzia, że... No tak, zadaniowy jest typowy. Że nie grymasi nigdy, zawsze jest gotowy do walki i to się ceni. Trzeba dodać, że w piątek Dominik zagrał, jeżeli już jesteśmy przy nim, setny mecz w barwach naszego Widzewa i trzeba mu pogratulować tego. No, 100 meczów w barwach Widzewa... Zawodnik do tej setki dociąga. No, 100 meczów w barwach Widzewa to nie w kit mucha, mówiąc kolokwialnie. I wielkie gratulacje dla Dominika Kuna i życzymy mu kolejnych meczów udanych w barwach Widzewa. To do tego meczu derbowego jeszcze tak mi się kojarzy bardzo Fran Alvarez, który rośnie mi z każdym meczem. Bardzo fajny chłopak, który potrafi regulować to tempo gry. Widać, że on powoli wchodzi na wyższe obroty z każdym meczem. Pewnie do Zabrza sobie już niedługo przejdziemy, do tego meczu z Górnikiem, który się odbył teraz w piątek. Natomiast w derbach to też był bardzo, bardzo przydatny zawodnik. Jeszcze wyróżniłbym też tak indywidualnie na pewno Marka Hanowska. Po tym nie najlepszym meczu w Białymstoku, po tych dwóch niefortunnych jego tam interwencjach, to wiadomo, to jedna ręka, druga ręka. Myślę, że Marek wrócił na swoje tory, z czego słynie, zagrał bardzo dobry mecz. No i uważam, że Luis da Silva zagrał najlepszy mecz w Widzewie, od kiedy tutaj pojawił się w naszych barwach. Do tej czerwonej kartki był pewny, był twardy, walczył, widać, że doskonale rozumiał, co znaczy mecz derbowy. Mimo, że jest obcokrajowcem i jest bardzo świeży tutaj, że tak powiem, w naszej drużynie, w naszym mieście, to widać, że doskonale tutaj się wpasował w tą naszą tematykę derbową i nie odstawiał nogi. I generalnie postawiłbym też mały plusik właśnie przy Luisie da Silvie, bo zagrał naprawdę bardzo, bardzo poprawne zawody w mojej ocenie. No nie no, tak naprawdę wydaje mi się, że tam nie było jakichś słabszych punktów. Jak sobie tak teraz przypominam, mecz już się odbył trochę temu, ale ogólnie rzecz biorąc chyba nie było takiego bardzo słabego punktu. Drużyna też pokazała charakter przy tej sytuacji, przy linii bocznej, przy trybunie C, gdzie było tam spięcie. Rzadko się to na Widzewie zdarzało, żeby wszyscy lecieli za zawodnikiem. Nawet no to narzekaliśmy, nie wiem, chyba rozmawialiśmy o tym z prezesem Rydzem tutaj na pokoju, jeżeli się nie mylę, że brakuje właśnie takiego człowieka, który pójdzie w ogień za kolegami z zespołu, no i trochę się uruchomili na tych derbach. Fajnie, że taka sytuacja miała miejsce. Myślę, że no tak czy tak te wygrane derby nie mogą przesłaniać całego obrazu sytuacji, czyli tej drużynie tak czy tak. Nawet to, że wyciągnęliśmy sobie punkt z Zabrze, o którym pewnie sobie zaraz pogadamy, ale mimo wszystko no jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości. Zespół na pewno potrzebuje wzmocnień, bo uważam, że z dobrymi zawodnikami, chociaż może ten ŁKS jakoś nam strasznie nie zagroził, ale mimo wszystko uważam, że no tutaj jeszcze ze dwa transfery do pierwszego składu by się przydały, bo chociażby no ten błąd z Zabrza Michała w mojej ocenie dramatyczny, aczkolwiek wiem, że na poziomie Ekstraklasy takie błędy się pojawiają co chwilę. No ale pewnie jak każdy chcemy coraz lepszych piłkarzy i no chciałbym, żeby Widzew takie mecze jak właśnie w Zabrzu wygrywał, a żeby takie mecze jak z ŁKS-em, który nie pokazał się z jakiejś złej strony, ale myślę też, że
że mogliśmy, powinniśmy to wygrać wyżej. No ale tak jak wcześniej powiedziałem, to 1-0 odzwierciedla, wydaje mi się, kompletnie przebieg spotkania. Nie byliśmy lepsi może na 2-3 bramki, na półtorej, o może tak, na półtorej bramki byliśmy lepsi. Jakby się tak dało, to tak bym na nas wskazał, że o półtorej bramki byliśmy lepsi. No mamy Bartka przede wszystkim, tak? To myślę, że robi mega różnicę. Jakbym sobie tak, przepraszam, pomyślał, to meczy, gdzie Bartek zagrał słabo, jest naprawdę bardzo mało. W każdym meczu daje praktycznie coś, w każdym meczu daje jakieś plusy. Mało jest takich momentów, gdzie można powiedzieć, że coś zepsuł, albo że przez niego przegraliśmy, albo nie wyciągnęliśmy czegoś tam. Więc myślę, że to jest człowiek, który no, jakbyśmy mu znaleźli do przodu drugiego takiego, który potrafi tak dobrze wpłynąć na zespół, i dać kreatywność, doświadczenie, motorykę, szybkość i tak dalej, no to naprawdę z przodu widzę, przekonany jestem, że z taką parą dziesiątek plus skuteczny napastnik widzę byłby naprawdę groźny, bo jednak no, kreujemy sobie tę sytuację, ale no, często po prostu jesteśmy nieskuteczni i te derby myślę, że no tutaj ta sytuacja, akurat ja wtedy tej sytuacji nie widziałem Dominika, ale no Dominik akurat w tym spotkaniu nie wszedł po to, żeby strzelać, ale faktycznie ta sytuacja, gdzie dokładał nogę, no to trochę podanie za mocne, może trochę Dominik spóźniony, ale no tutaj przy 2-0 już pewnie byłby spokój. Także no myślę, że nie ma co już tutaj mówić dalej o derbach, bo tak naprawdę to wszyscy już po wszystkich te emocje i ciśnienie zeszło, wygraliśmy. Tak jak ostatnio żeśmy gadali, nieraz sobie prywatnie też, że nie ma co gadać o sąsiadach, bo nawet nas to nie grzeje. I w sumie ja jadąc na ten mecz i po meczu też, jeszcze jak siedzieliśmy do 4 rano, rozmawialiśmy ze znajomymi o tym meczu, to w ogóle była śmieszna sprawa, bo ja powiedziałem coś takiego, że wiecie co, siedzimy, pijemy, bawimy się, a nikt nie mówi o derbach. I naprawdę tak było, nikt kompletnie nie rozmawiał o derbach, o tym, że wygraliśmy, kompletnie to w ogóle nie ruszało nikogo, tak jakbyśmy wygrali z całym szacunkiem, nie wiem, spuszczą mnie połomice. To tak parafrazując. No, można spiąć taką klamrą ten mecz derbowy, powiedzieć, że wszystko wraca na właściwe tory powoli, wszystko wraca do normy, drugie derby z rzędu wygrane, mecz bez większej historii, na pewno z takiej strony kibicowskiej można powiedzieć, że brakło troszeczkę tego kolorytu, bo jednak zawsze jak są dwie strony to na trybunach, to jednak ten mecz to jest taki dodatkowy plusik i dodatkowy dreszczyk emocji zawsze. Tego nie ale było. To można dodać, to na pewno oprawa, nie? Tak, oprawa bardzo fajna u trasów. Prezentacja łodzi, wiadomo do czego się odnosiła, już tu nie będziemy drążyć sprawy proporczyków i tak dalej. Myślę, że warto powiedzieć, że każdy normalny kibic z czerwonej syreny Łodzi wspiera chyba ten ruch Patryka i ja uważam, że zrobił bardzo dobrze, a ludzie, którzy gdzieś tam go atakują z tego powodu, to albo nie znają historii całej sprawy i dlaczego jest tak, a nie inaczej, i próbują troszkę podgrzać temat, który jest gorący w danym momencie, ale myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dobre zachowanie. I jakby ja tutaj no nie jestem może obiektywny, ale myślę, że... No trzeba powiedzieć, że całe widzowskie środowisko raczej popiera ten gest naszego kapitana. Wczoraj mówię, w piątek nawet przy okazji tego meczu z Górnikiem redaktor Olbrycht bodajże w Studio Kanal Plus też miał z tym problem jakiś, coś tam wspominał o niesportowym zachowaniu. Ja bym miał jedną odpowiedź do pana redaktora, czy gdyby redakcja Kanal Plus grała mecz z redakcją Polsatu Sport i Polsat Sport zrobiłby proporczyk Kanal Plus versus reprezentacja mediów sportowych polskich, czy to im by się podobało, czy by się może im nie podobało. Więc... Nie no, jakby tutaj, wiesz, tutaj szukanie w ogóle jakiegokolwiek pozytywu z tej strony, to trzeba być naprawdę głupkiem i nie rozumieć sytuacji. No, jakby reprezentacją mogą cię nazwać inni, nie możesz się nazywać sam jako reprezentant. No to jest tak, to trzeba powiedzieć, że to jest tak debilne stwierdzenie, że tylko jeszcze głupszy człowiek od tego, który to wymyślił, może w to uwierzyć, że w jakimś stopniu to ma pokrycie z rzeczywistością. No dla mnie stwierdzenie reprezentant
to ktoś cię musi do tego mianować. No, jakby, no nie możesz być samozwańczym, wiesz, reprezentantem wszystkich. Bo ja na przykład się nie czuję w żadnym wypadku, aby ktokolwiek z tamtej strony mnie reprezentował. Tym bardziej, że to nie nawiązuje tylko do nas, aczkolwiek wiadomo, że to jest pstryczek tylko w naszą stronę. I tylko dlatego to nie zostało zrobione na to, żeby, że tak powiem, głosić wszemi OBC UKS-ie, tylko po to, żeby nas to gdzieś tam w jakimś stopniu ukuło. To tym bardziej, że potrafili mieć proporczyki już w tym sezonie, gdzie były dwie nazwy klubów. To jest akurat śmieszne, także ja w ogóle bym nie dyskutował, bo to szkoda naszego czasu i prądu. Zgadza się, ale trzeba powiedzieć, że jakby popieramy naszego kapitana. I... Tak, no to żeśmy tutaj już podkreślili, że wiadomo, że całe widelskie środowisko podchodzi do tego w jeden sposób i nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Wychodzą kolejny raz kompleksy, no cóż, co zrobić, no jeden klub jest ogólnopolskim klubem, drugim jest klubem lokalnym i tak to trzeba by było zakończyć. Myślę, że tak. W jakiś sposób kibice, myślę, że pokazali tą obrawą, jeżeli chodzi o prezentację Łodzi, klasę i taki pstryczek na poziomie, do mnie to trafia. Też miałem przyjemność być na zegarze, to całe piro na bardzo wysokim poziomie, takim bym powiedział europejskim, troszkę w stylu Serbia i tak dalej, tak też tam się lubią bawić, więc no, ja miałem troszkę mały uraz oka, ale do przeżycia, po wygranych derbach jestem w stanie wziąć to na klatę. Przechodzimy do Zabrza i do tego, co się wydarzyło w międzyczasie, a może bardziej do tego, że co się nie wydarzyło, czyli miały być transfery, zapowiedź rebusów, niepotrzebne wchodzenie w dyskusję, wydaje mi się, prezesa Rydza, który gdzieś tam coś zapowiadał i znowu się okazało, że nic z tego nie wyszło i trochę tak jakby nachodzę na ten temat specjalnie z racji tego, że kiedyś tam była informacja, że jakiś tam kibic, nie pamiętam, czy nie chcę tutaj teraz, że jakieś media rzuciły nazwisko i potem była rozmowa, że to dzięki temu, znaczy może nie dzięki, że przez to dany zawodnik nie został podpisany w Widzewie i teraz tak się ciekawie... Tak, transfer się wysypał wtedy. Transfer się wysypał i teraz prezes Rydz jakby no też zapowiedział jakiś rebus. Gdzieś tam już się pojawiła informacja, każdy już wiedział, o kogo chodzi i finalnie do tego transferu nie dochodzi. No i teraz pytanie, kogo to jest wina? Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest też taki temat, bym powiedział, warty poruszenia przed tym Zabrzem, bo w mojej ocenie jesteśmy nieudolni i powoli przestaje kupować to. Oczywiście to nie ma o czym gadać o wynikach już, bo jakby ja uważam, że ten zespół po prostu gra na tyle, na ile potrafi i jakby nie w żadnym stopniu tutaj nie... Oczywiście jest wiele do poprawy, chociażby stałe fragmenty, ale trener Niedźwiedź no, wybronił na pewno pewne rzeczy tymi wygranymi derbami, też remis w Zabrzu na ciężkim terenie, mimo że Górnik ostatnio mocno dryfuje i raczej nie jest wyśmienitym zespołem na ten moment, ale no, jeżeli chodzi o te transfery i to, co miało się wydarzyć, to z mojej oceny to wygląda dramatycznie. Kompletnie mam wrażenie, że jesteśmy na środku oceanu z kapitanem, który kompletnie nie wie, w którą stronę płynąć. Tak to ja widzę. Po prostu dla mnie nie twierdzę, że ten zespół się nie utrzyma, nie twierdzę, że ten zespół nie da rady, ale twierdzę, że na pewno powinien mieć wsparcie w postaci dwóch transferów, to znaczy środek pola i obrona. No chyba każdy się zgodzi po tym, co pokazał Żyro w Zabrzu. Oczywiście jedna sytuacja nie może przekreślić zawodnika, ale to też pokazuje, jaką mamy głębię, jeżeli chodzi o manewry w obronie. No tak, zdecydowanie. Głębia składu to jest takie hasło, o którym musimy pamiętać, bo często spotykam się z taką opinią kibiców. Jeżeli piszę o pozycji środkowego obrońcy i potrzebie pozyskania takiego stopera, ja uważam, że i uważałem od początku, że taki piłkarz, który byłby swoistym generałem naszej linii obrony, czyli lider tej formacji, powinien być sprowadzony w tym okienku. Do tej pory taki zawodnik nie został sprowadzony. Jeżeli rozmawiamy sobie o głębi składu, to pamiętajmy, że runda jesienna jest naprawdę długa. Gramy, zdaje się, do połowy grudnia, jeśli się nie mylę. Przyjdą kontuzje, przyjdą kartki. Nie każdy zawodnik będzie w wyśmienitej formie, więc przypomnijcie sobie tamtą wiosnę ubiegłą, tak? Gdy czasami mieliśmy wrażenie, że trener Niedźwiedź odwraca się w kierunku ławki rezerwowych
i cytując klasyka z filmówców, nie mam ka broni, tak? Mówił sobie w myślach, bo no, ciężko było tam szukać piłkarzy, którzy by mogli wejść z ławki rezerwowych i odmienić losy spotkania, czy mieć jakiś wpływ na naszą postawę na boisku. Do tej pory takiego zawodnika żeśmy nie sprowadzili do środka obrony. Zostały nam 2 tygodnie od jutra, można powiedzieć, równe do końca okienka transferowego. Miejmy nadzieję, że taki zawodnik przyjdzie, tak samo jak niezbędny zawodnik, o którym już tutaj wałkujemy od dawna do środka pola. Te dwa transfery wydają się no, po prostu mega konieczne na sito, bym powiedział. Jeżeli chcemy, żeby nasza gra weszła na wyższy poziom, żeby trener Niedźwiedź miał troszeczkę więcej komfortu, żeby, tak jak Patryk powiedział, żeby miał więcej głębi składu, żeby miał większe pole manewru, musimy takie transfery przeprowadzić w tym okienku. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zrobili takich transferów. Moim zdaniem, jeżeli tego nie zrobimy, to będzie sabotaż jakiś naprawdę i utrudnianie trenerowi pracy. Później oczywiście łatwo jest na trenerze Niedźwiedziu wieszać psy, natomiast pierw dajcie mu, drodzy panowie działacze, narzędzia do tego, żeby chłop mógł wykonywać rzetelnie swoją robotę, bo ja mam wrażenie, że trener Niedźwiedź naprawdę dwoi się i troi, ale czasami jest na tym statku sam. To, co wspomniał Patryk, no zapowiedzi prezesa niestety, no wyszło to delikatnie mówiąc słabo. Po meczu później oglądałem powtórkę w telewizji i Studio Kanal Plus, gdzie prezes Rydz zapowiadał tutaj już za chwileczkę transfer, mówił o jakichś tam formalnościach, że zostały. Niestety wszystko się wysypało. Mam nadzieję, że prezesa to mocno nauczy na przyszłość i to była dobra lekcja, że tak naprawdę o rzeczach dokonanych powinno się komunikować wtedy, gdy będą dokonane tak naprawdę. Gdy podpisy są na umowie, wtedy można ogłaszać i mówić. Rozumiem intencje prezesa. Wiadomo, że nasze środowisko jest bardzo duże. Często wrze w tym środowisku jak w kotle czarownic jakimś, tak? Często to środowisko wybucha jak wulkan. Ludzie mają odmienne zdania na wiele tematów, są niecierpliwi i tak dalej. Rozumiem intencje, natomiast no, tutaj trzeba, tak jak prezes często mówił i apeluje, i tutaj słyszymy już od dawna widzewie o trzymaniu słynnego ciśnienia, tak mam wrażenie, że tutaj ciśnienie jednak nie zostało wytrzymane. Po meczu derbowym oglądałem sobie program w Kanal Plus, gdzie był gościem dyrektor sportowy Tomasz Wichniarek, który zupełnie inaczej podchodził do tematu. Tutaj znowu kłania się komunikacja ta słynna w naszym klubie, mam wrażenie, że każdy z tenorów, nazwijmy to, śpiewa inną partię, tak? Nie mówimy jednym głosem. Dyrektor Wichniarek raczej tonował nastroje, mówił o tym, że próbujemy, że szukamy, że rozmawiamy, ale nie podchodził do tego w sposób taki mega jakiś optymistyczny, że to już za chwilę. To mnie jeszcze jedno uderzyło w wypowiedzi dyrektora Wichniarka. Zapytany o transfery powiedział, że właściwie to my plan swój wykonaliśmy. No ja tutaj się zastanawiam w takim razie, kto taki plan nakreślił. Jeżeli przeciętny kibic, który nie musi się mocno znać na piłce, widzi mocne deficyty tej drużyny, które nie są od dzisiaj, to nie wiem naprawdę, jaki plan żeśmy zrealizowali, to jest raz. Dwa, jedna rzecz, która mnie mega zaskoczyła w wypowiedzi dyrektora Wichniarka, który powiedział, że my robiliśmy transfery pod grę, uwaga, trójką z tyłu, tak naprawdę. A jak wszyscy wiemy, trener Niedźwiedź zmienił ustawienie w przerwie letniej. Trenowaliśmy na obozie grę czwórką, gramy od tego sezonu czwórką z tyłu. Oczywiście to miało być ustawienie, które ma dać nam alternatywę, natomiast w tej chwili to jest bazowe ustawienie nasze. Oczywiście są różne fazy meczu, możemy przechodzić w trakcie meczu na ustawienie trójką z tyłu i tak dalej. Czasami możemy się bronić piątką, jak to bywało w tamtym sezonie, gdy gramy średnim albo niskim pressingiem. Natomiast no, stwierdzenie, że jednak my robiliśmy te transfery na ustawienie trójką z tyłu, mocno mnie zaskoczyło.
To jest temat pewno na oddzielny program. Pewno postaramy się dyrektora Wiśniarka zaprosić. Gdy już okienko się zamknie, kurz bitewny opadnie, to będziemy pewno chcieli sobie tutaj porozmawiać o tym wszystkim, co miało miejsce latem w tym okienku transferowym. Liczymy cały czas mocno na te dwa ruchy transferowe, podkreślam, jakościowe, tak? To mają przyjść piłkarze w naszej opinii, którzy tutaj naprawdę dadzą nam więcej jakości w środku pola i defensywy, bo z całym szacunkiem dla młodego Przybułka, no umówmy się, no, to nie jest piłkarz na chwilę obecną, który jest w stanie unieść grę na tak newralgicznej pozycji, jaka jest numerem 10 w tym ustawieniu, które teraz mamy. Moim zdaniem chłopakowi robiona jest w tej chwili krzywda. Życzę mu z całego serca, żeby naprawdę wyrósł na fajnego piłkarza, ku chwale Widzewa, żeby grał. Natomiast uważam, że jego gra w tej chwili od początku wygląda tak, że Widzew gra w 10. Widzew gra w 10. Ten chłopak nie daje praktycznie nam nic. Podkreślam oczywiście cały czas, to jest młody chłopak rozwojowy. Daj Panie Boże, żeby jego forma wystrzeliła. Natomiast nawet patrząc na mecz w Zabrzu, miałem wrażenie, że antyklimek, jego wejście w drugiej połowie dało nam dwa razy więcej niż gra w pierwszej połowie Przybułka. Tak jak mówię, to jest młody chłopak, pewno z umiejętnościami jakimiś, które może rozwijać, natomiast moim zdaniem to w tej chwili nie jest poziom, który predysponowałby go na pewno do gry w podstawowym składzie. Tutaj musimy szukać jakiegoś zawodnika do środka pola. To jest chłopak oczywiście, którego bym widział wprowadzanego stopniowo w końcówkach meczu. Jeżeli te zmiany rokowałyby progres w grze tego chłopca, to jak najbardziej ten czas może się z każdym meczem wydłużać, ale w mojej opinii, w moim rozumieniu piłki, gra w tej chwili Przybułkiem w środku pola na pozycji 10 nas osłabia. Takie jest moje zdanie po obejrzeniu tych ostatnich meczów wnikliwie. Niektóre nawet pozwoliłem sobie oglądać po dwa razy, a będąc na trybunach i trzy razy. Także mam zdanie wyrobione na ten temat, że tutaj jest nasz duży problem. Tak jak Fran Alvarez na przykład. Uważam, że to jest przykład piłkarza, który rośnie z każdym meczem, jak ciasto drożdżowe, przysłowiowe, i widać, że będziemy mieli dużo pożytku z tego piłkarza, który dopiero uczy się naszej piłki. Pewno wszyscy wiecie, że nasza piłka różni się troszeczkę od hiszpańskiej, jest bardziej siłowa przede wszystkim. I myślę, że on dopiero poznaje tutaj naszą piłkę, uczy się tego z każdym meczem, ale uczy się w sposób naprawdę ekspresowy, bym powiedział, i to jest facet, który naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo nam daje. Wyrasta powoli na kluczowego zawodnika, który reguluje tempo gry, a jeszcze do tego, tak jak w Zabrzu, potrafi zagrać te dwa, trzy takie fajne ciasteczka, których mi brakowało bardzo w grze Widzewa dotychczas, czyli prostopadłe piłki za linię obrony, gdzie w końcu jest ktoś, kto może wykorzystywać predyspozycje szybkościowe Jordiego, które do tej pory mam wrażenie, że Widzewie były wykorzystywane w bardzo małym stopniu. Natomiast ten Fran potrzebuje jeszcze mieć jakiegoś chłopa, z którym pogra sobie, poklepie, tak zwane trójkąty. Hiszpanie to lubią, kochają taką małą grę. Potrzebuje mieć taką dziesiątkę troszeczkę z zupełnie innej bajki. No na pewno Przybułek nam tego nie da w tej chwili. I tutaj widzę ten duży problem w środku pola i czekam cały czas na ten transfer. Tak jak tutaj wspominałem, dwa tygodnie zostały, okienko dwa tygodnie jest jeszcze otwarte i miejmy nadzieję, że tutaj zarząd nas mile zaskoczy i przyjdzie naprawdę ktoś, kto tak jak Fran Alvarez, można powiedzieć, że z buta wejdzie do pierwszej jedenastki, bo takiego zawodnika byśmy tutaj oczekiwali i takiego nam potrzeba. Rozumiem, że czekasz na moją odpowiedź. Ja tak szczerze mówiąc, no ja tutaj widzę dużo więcej wzmocnień niż przewidujemy.
Uważam, że bazujemy głównie na zgraniu, natomiast jakość zespołu jakoś diametralnie się nie podniosła. Oczywiście Fran, tak, jest zawodnikiem, który dał nam pewne rzeczy w postaci spokoju w środku pola. Natomiast uważam, że to jest jeden zawodnik, który tak naprawdę nas wzmocnił. To znaczy zawodnik, który wszedł i od razu dał jakość. To jest jakby w mojej ocenie słabo i bazujemy tylko na pracy trenera Niedźwiedzia, a nie bazujemy kompletnie na tym, że ten zespół powinien się rozwijać. I ja nie widzę diametralnego skoku jakości, jeżeli chodzi o ten zespół względem poprzedniego sezonu. Myślę, że można tutaj było zrobić dużo więcej. Dla mnie osobiście mega słabe okienko, przynajmniej na ten moment. Wiem, że jest jeszcze 2 tygodnie. Wiem, że w 2 tygodnie można zrobić dużo. Wiem, że jeszcze się teoretycznie świat nie wali, no bo punktowo wyglądamy całkiem nieźle. Aczkolwiek na pewno te stracone punkty w Zabrzu. W Zabrzu w sumie też, ale bardziej pomyślałem o Jagiellonii, a powiedziałem Zabrzu, czyli Zabrze też mi leży na wątrobie. Ale osobiście uważam, że można zrobić było dużo więcej. Mam nie tyle co żal, ale po prostu nie przystoi. Uważam, że jesteśmy klubem na pewno nie biednym, żeby nie mieć na to, aby ten zespół się rozwijał. Jestem przekonany, że gdybyśmy mieli ze 2 naprawdę mocne transfery do pierwszego składu, środek obrony i ktoś do środka pola, to ten zespół wskakuje na zupełnie nowy poziom, kompletnie nieosiągalny wcześniej. I myślę, że to powinien być priorytet, ale nie jest najwyraźniej, bo nie chce mi się wierzyć, że przez tyle czasu nie poradziliśmy sobie z naprawdę kluczowymi pozycjami. Oczywiście mogło tak być, że mieliśmy wytypowanych zawodników, ale chcieliśmy ich ściągnąć za bezcen, co po prostu, no umówmy się, jest prawie nierealne. Jeżeli chcemy iść do przodu, to niestety, ale wiąże to się z kosztami również. Nie ma tak, że będziemy ściągać zawodników dużo lepszych, a będą grać za to samo, co robili poprzednicy. No po prostu tak futbol nie działa. I mam nadzieję, że gdzieś obierzemy kurs w końcu na taką sytuację, że po prostu ten kierunek będzie obrany stricte pod to, żeby ten zespół się rozwinął w przyszłości, żeby trener miał z czego lepić, no bo jeżeli trener już wyciągnął z tych wszystkich zawodników, których miał dotychczas, maksa, trener pewnie głośno tego nie powie, no bo nie wypada, ale pewnie gdzieś tam ścianę widzi już blisko, że pewni zawodnicy po prostu już progresu dużego nie zrobią. Oczywiście jest Szota, jest młody Żyro, ale ostatnio nie gra, jest Terpiłowski, są zawodnicy, którzy mogą zrobić progres, ale też są tacy, którzy równie dobrze mogą pikować w dół i właśnie o to chodzi, żeby ten zespół szedł do przodu, a w mojej ocenie no niestety, ale tutaj okienko transferowe położyliśmy i poza Alvarezem, który daje naprawdę fajne możliwości i spokój i tak dalej, rozegranie, to po prostu no, za wiele nie zrobiliśmy, tak, i tu jest duży ból, bo myślę, że tak jak wcześniej, ale powtórzę się, że ze 2 transfery do pierwszego składu i ten zespół no, zupełnie inaczej by wyglądał, tak, bo jeżeli dajesz 2 zawodników, którzy procentowo ileś tam dają więcej niż poprzednicy, no to się mimo wszystko przekłada, może tego nie widać gołym okiem, ale tych piłek jest mniej po prostu procentowo straconych, i tak dalej, lepiej się utrzymują przy piłce, no to są takie rzeczy, niby niuanse, ale bardzo wpływające na to i dlatego jest potrzebna jakość, no ale za jakość trzeba płacić, więc mam nadzieję, że te 2 tygodnie teraz przed Legią pozwolą na to, że ten zespół coś tu się takiego pozytywnego wydarzy, bez względu na to, czy my wygramy, czy nie wygramy ze Śląskiem. Nie chciałbym, żebyśmy warunkowali transfery i przyjścia do Widzewa im plus względem tego, co się dzieje w lidze, bo w tamtym sezonie też się działo bardzo dobrze na jesień, a wiosna pokazała, że byliśmy blisko raczej w drugą stronę, więc a mam wrażenie, że trochę to tak to funkcjonuje u nas, że jak nam dobrze idzie, a to nie ma co zmieniać, bo nie ma tragedii, a jak będzie szło gorzej, to się wtedy będziemy nagle łapać za głowę, że a jednak mogliśmy coś zrobić. No to jest mniej więcej
wypisz, wymaluj sytuacja z poprzedniej zimy, gdzie nie zrobiliśmy żadnego transferu takiego, no bym powiedział, który był wymagany do tego, żeby ten zespół wszedł na nowy poziom. No a ten zespół nie jest tak doskonały, żeby jeden dobry zawodnik nie zmienił oblicza. Czasami tak w zespole jest, że przychodzi jeden i po prostu zespół zupełnie inaczej gra i ma inne możliwości. Także, no tak, no... widać to na podstawie choćby tego Frana Alvareza, który widać, że chłopak ewidentnie robi różnicę w naszej środkowej linii w tej chwili. A tak jak sobie rozmawialiśmy, no pamiętajmy, że sezon jest długi, runda jesienna jest długa. Później, żebyśmy znowu nie tutaj nie łapali się za głowę i nie wyrywali sobie włosów z głowy, że nie ma kto grać, tak? Bo tu posypią się jakieś kontuzje, jakieś kartki i no, już doświadczyliśmy tego, tak, prawda? Wyro, no, ten błąd, no to umówmy się, no praktycznie można powiedzieć, że błąd taki, bym powiedział, amatorski trochę, nie? No, jakbyś tutaj... A trzeba jeszcze dodać jeszcze na temat tych transferów, zanim przejdziemy sobie tu już płynnie do Zabrza, że usłyszeliśmy taką wypowiedź z dyrektora Wichniarka, że sobie będziemy teraz obserwować, jak wystartujemy w tym sezonie, jak będziemy wyglądać i na tej podstawie będziemy tutaj dalsze nasze ruchy określać. No, ja na przykład tego nie kupuję, ja się z tym absolutnie nie zgadzam z takim podejściem. To jest ogólnie chore, no umówmy się, gdybyśmy byli zespołem pokroju, nie wiem, Puszcza Niepołomice czy Ruch Chorzów, który nie jest potentatem finansowym, to moglibyśmy myśleć o tym, czy ten zespół trzeba wzmacniać względem tego, co się dzieje na bieżąco w sezonie. No ale jeżeli gramy drugi sezon, pierwszy uratowaliśmy, aczkolwiek chyba głównie dzięki jesieni, i do tego jakby pan właściciel Tomasz Samirowski wspomina o tym, że ten zespół gdzieś tam w ciągu kilku lat ma się uplasować na takim czy innym miejscu i gdzieś mamy się uplasować w środku, no to za tym nie mogą mieć tylko słowa, ale też i pieniądze, prawda? No to jakby no, podstawowa kwestia to jest to, żeby trener mógł się rozwijać, a wydaje się, że trener Niedźwiedź takim trenerem jest, który potrafi wyciągać trochę więcej z zawodników niż byli dotychczas w stanie dać chociażby u kogoś innego czy w innym zespole. No to umówmy się, są zawodnicy, którzy po prostu więcej już nie dadzą. No, tak jak Dominik Kun na przykład zagrał świetny mecz z ławki w ŁKS-ie, tak też jestem przekonany, że jeszcze słabszych meczów będzie miał dużo, oby nie, ale chodzi właśnie o to, że wchodzący zawodnik z ławki, żeby nie obniżał jakości tego zespołu i to jest właśnie, że tak powiem, największy ból Widzewa, że zawodnicy wchodzący z ławki, może z takimi zespołami jak ŁKS, czy Puszcza, czy Ruch, czy Korona, może tego nie będzie tak widać, ale w momencie, kiedy zagramy już z zespołami chociażby, nie wiem, Piast Gliwice, Zagłębie Lubin, już nie mówiąc tutaj o top 4, ale no to będzie to po prostu widać, tak? A my grając drugi sezon w Ekstraklasie powinniśmy naprawdę robić wszystko, żeby ten zespół przeciągał zwycięstwo na swoją stronę właśnie ławką, jakością, zgraniem i tak dalej, i tak dalej. No trener Niedźwiedź myślę, że nie jest zadowolony z tej całej sytuacji kadrowej. Jestem wręcz przekonany, że gdyby tak usiąść przy piwie z trenerem i nie gadać, można by było z godzinę porozmawiać o tym, co go boli, to myślę, że pierwszą kwestią byłyby transfery. I jakby no nie wierzę w to, żeby trener Niedźwiedź był zadowolony z tej sytuacji. Chyba nie ma trenera na świecie, który nie chciałby mieć wzmocnień. A chyba każdy, wiesz, na pewno trzeba powiedzieć, że są potrzebni, nie? No tak, na pewno trzeba byłoby powiedzieć, że potrzeba nam piłkarzy bardziej stabilnych, tak? Nie no mówię my mieliśmy tutaj... Julka na Frana i to jest dobry ruch. No tak, tak. Natomiast stabilność, to ja rozumiem pod hasłem stabilność. No stabilność na przykład pokazuje Bartek Pawłowski, tak? Że wiemy, że ten chłopak troszkę lepiej, troszkę gorzej, ale z jakiegoś określonego pułapu on nie zejdzie. Znaczy, tak? Wiesz co, Bartek to sobie by poradził, myślę, że w top 4 teraz na 100%. Myślę, że w każdym z tych zespołów by się sprawdził z taką formą, a wręcz jestem przekonany, że podwoiłby swoje liczby. No tak, ale można powiedzieć, że mamy kilku piłkarzy w tej chwili w Widzewie, którzy są na jakiejś tam formie stabilnej i po nich możemy się spodziewać określonego grania. Natomiast jest szereg piłkarzy, tak jak tutaj powiedzieliśmy, którzy już prochu tak zwanego nie wymyślą i ta forma ich jest niestety taka, to sinusoida jest, nazwijmy to, tak? Nie wiem, no tak jak wspomniałeś Dominika Kuna, tak? Bardzo, bardzo szanuję jego, tak jak już wspominaliśmy, setny mecz w barwach Widzewa, gratulacje wielkie,
To jest naprawdę duży wyczyn zagrać 100 meczy w koszulce z skarbem Widzewa na piersi. Natomiast tak jak tutaj mówiliśmy, czy Terpiłowski, tak? To też jest piłkarz, który zagra ci bardzo dobrze, a za chwilę No zniknie i nie tak, będzie go widać. Na przykład to tylko jest Zabrze, tak? Gdzie różnica Terpiłowski wyglądał słabiutko, no i został między pierwszy przed Terpiłowskim nim. a Kunem jest taka, że Terpiłowski ma dużą szansę na to, że się jeszcze rozwinie, a Dominik raczej nie będzie nagle dwa razy lepszym Dominikiem. No, jakby o to chodzi, tak? No, są tacy piłkarze w Widzewie, którzy po prostu już nie wierzę w to, być może się mylę, ale nie wierzę w to, żeby nagle tutaj podnieśli swoje umiejętności, nie wiem, o 30%. No, myślę, że jesień to było maks to, co ten zespół mógł pokazać tak naprawdę. Myślę, że tam naprawdę były momenty takie, że każdy łapał się za głowę, ale też trzeba sobie powiedzieć, że głównym napędowym tamtego zespołu to był Bartek Pawłowski. Dzisiaj to wspominamy z uśmiechem na twarzy, ale fakty są takie, że gdyby nie Bartek, to pewnie wielu tych meczów wygranych by nie było. No, nie wiem, czy on sam się sobie dziwi tej całej rundzie, a może i nawet w sezonie, bo cały sezon był dobry, ale no, trzeba sobie powiedzieć, że jak tak się pojawiła ta informacja, że być może Bartka nie będzie, nie wiadomo kiedy, bo była mowa o sezonie, ale myślę, że jakby się pojawiła oferta konkretna, to jeszcze byśmy się pożegnali w tym sezonie, w tej przerwie. Teraz jeszcze mówię o transferach, bo mamy jeszcze 2 tygodnie, więc teoretycznie wydarzyć się może wszystko. Natomiast tak się zastanawiam, nie tyle mnie martwi, że Bartka by nie było w Widzewie, co martwi mnie to, że ktoś musiałby go zastąpić, a po prostu po ruchach pana Wichniarka, ja nie jestem przekonany, że nawet mając pieniądze jesteśmy w stanie sprowadzić tutaj zawodnika, bo po prostu te ruchy mnie nie przekonują. No, nie mam nic personalnie do pana Wichniarka, niech pracuje, natomiast jeżeli to okienko będzie mizerne, a tak to wygląda, no to uważam, że Widzew też powinien w końcu gdzieś tam przejrzeć na oczy, że to po prostu nie idzie w dobrą stronę. Oczywiście, jeżeli nagle by się coś tu zmieniło i w 2 tygodnie, bo może być taka sytuacja, że nagle w 2 tygodnie dyrektor Wichniarek po prostu tutaj zrobi tak potężne ruchy na papierze i przede wszystkim na boisku, że wszystkie gorsze decyzje po prostu zejdą na boczny tor i nikt o tym nie będzie mówił. Natomiast jeżeli Widzew przez 2 tygodnie nie zrobi w końcu ruchu, który naprawdę się wybroni piłkarsko, ale też i na papierze, bo nikt tu nie chce żadnych anonimów, nie ma na to czasu po prostu, żeby na testowania, sprawdzania, czy się coś uda, czy się nie uda. Tu nie ma już po prostu jakiegoś marginesu błędu, bo ten zespół nie jest genialny po prostu. Mamy teraz mecz ze Śląskiem, który wygrał dzisiaj 3-1 z Lechem. Potem jedziemy do Warszawy i znowu po tych 2 spotkaniach teoretycznie może być narracja, że ten zespół jest mizerny, a pamiętajmy, że między Legią a Śląskiem są 2 tygodnie przerwy, więc można powiedzieć, że to jest dobry ruch na to, żeby wkomponować nowego zawodnika, prawda? Polegi 2 tygodnie przerwy są. Aha, bo mamy Krakowie, tak? Czy co mamy Tak. teraz po Śląsku? Po Śląsku jest Legia, ale dopiero po Legii są 2 tygodnie przerwy. Na Okej, okay, reprezentację. to ja tygodniami pomyliłem, no ale No, to natomiast wiesz, jest jedna rzecz. jakby temat jest ten sam, no jest 2 tygodnie przerwy, czyli ten dyrektor Wichniarek ma 2 tygodnie tak naprawdę teraz na zrobienie czegoś, żeby do tego 1 września no, załatwić zawodnika, czy nawet najlepiej dwóch, których no, trener Niedźwiedź przez te 2 tygodnie będzie mógł sobie przygotować i No, wkomponować w okienko się zespół. zamyka bodajże chyba 3 czy 4, więc po tych 2 najbliższych kolejkach trener by miał zawodnika, którym by już mógł popracować powiedzmy te 2-3 tygodnie, a to jest myślę dużo. Natomiast no, jest jedno pytanie, które sobie ja przynajmniej cały czas zadaję właśnie, czy te finanse nasze jednak są bardzo, bardzo mocno ograniczone, czy ten pion sportowy jest nieudolny? Zadaję sobie to pytanie od dłuższego czasu. Nie wiem. Bo też można oczywiście wziąć pod uwagę, że my sobie wyobrażamy tutaj cuda, a dyrektor Wiśniarek, chłop jest Bogu ducha winny, bo porusza się naprawdę w jakichś skromnych, okrojonych No tak, warunkach ale i wiesz. to powinna być jakaś komunikacja. No, nie rozumiem, wiesz, jakby ja rozumiem, że polskie podwórko piłkarskie jest trochę różniące się znaczy może nie trochę, diametralnie różne od tego, co jest na zachodzie, no. Budżety transferowe czy płacowe wszędzie na całym świecie są znane. To nie jest żadna tajemnica.
Oczywiście jestem w stanie uwierzyć w to, że Widzew, budżet transferowy Widzewa jest na poziomie zero. Jestem w stanie w to uwierzyć, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że nie stać nas na jakość, chociażby na dwóch zawodników, którzy by, no nie wiem jakie tam są stawki, ale no jestem w stanie założyć, że pewnie niezły zawodnik, który da do naszego składu wchodzący, że tak powiem w pierwszej jedenastce, to pewnie kręci się w okolicach 80 tysięcy wzwyż. Natomiast no uważam też, że te wyższe pozycje, o które my walczymy tak naprawdę, no bo jeżeli kończymy poprzedni sezon na 12 miejscu, tak, jeżeli się nie mylę, bo już o tym sezonie nie myślę, to walczymy też o grube miliony tak naprawdę. Z pozycji Beniaminka, który kończy sezon na 12 miejscu i przed sobą ma przynajmniej drugie tyle miejsc, które może dać parę baniek więcej, to tak naprawdę łatwo to zrekompensować właśnie dobrym transferem. Wydasz być może na kontrakt dla zawodników, nie wiem, załóżmy sobie kwotę powiedzmy 2 milionów złotych, czy nawet 2,5, a możesz to zrekompensować właśnie wyższym miejscem w tabeli, ale tu nie jest tylko kwestia tego, że będziesz miał wyższe miejsce w tabeli, ale ten zespół po prostu pójdzie do przodu. I jakby tutaj no w pewnym momencie zawsze musisz podjąć ryzyko. No to nie tyczy się tylko piłki, ale w życiu. Każda zmiana pracy, no jest dużo decyzji, gdzie młody człowiek wchodzący w dorosłe życie musi zaryzykować, musi podjąć jakieś tam działania, które niekoniecznie muszą się udać. I tak samo jest chyba w piłce. No, jeżeli będziemy stać w miejscu i czekać na Boży ratunek, żeby coś tu się wydarzyło, na co nie mamy wpływu, to się możemy nie doczekać. I dlatego no, jakby ja nie kupuję takiej narracji, że my, nas nie stać. My po prostu boimy się zaryzykować, bo nie wierzę, że nas nie stać. No nie wierzę, po prostu ja prywatnie jako kibic nie wierzę w to, że klub sportowy w Polsce mający budżetu 42 miliony nie stać go na dwa kluczowe transfery, kontrakty, może nie transfery, uznajmy to za kontrakt, które będą powiedzmy w okolicach, nie wiem, Bartka Pawłowskiego, może ciut wyżej. Natomiast no w pewnym momencie zawsze trzeba zaryzykować i uważam, że to jest właśnie taki moment, kiedy Widzew powinien pójść trochę do przodu. Powinniśmy być krok przed tymi, którzy wchodzą do Ekstraklasy. Ja mam wrażenie, że my wcale nie jesteśmy krok przed tymi, którzy przepraszam, weszli do Ekstraklasy. Mam wrażenie, że stanęliśmy w miejscu i to jest problem, bo tak jak trener Niedźwiedź zrobił duży progres wchodząc z Ekstraklasy, tak też oczekiwałem progresu będąc drugi sezon w Ekstraklasie. Bałem się o tą Ekstraklasę rok temu, ale teraz no też oczekuję, jesteśmy takim klubem, jakim jesteśmy. Mamy kibiców bardzo wymagających, ja sam jestem wymagający i wiem, że być może moje wymagania są trochę, być może za duże, ale to też jest spowodowane tym, że ten klub jest wielki i po prostu ja bym chciał, żeby robił progres i jeżeli być może, nie wiem, dyrektor sportowy nie jest operatywny w takich kwotach, jakimi my operujemy, no to wtedy trzeba znaleźć człowieka, który będzie potrafił się odnaleźć w takiej rzeczywistości lepiej, ale też trzeba jakby sobie być ze sobą szczerym, że jakby myślę, że nie tędy droga, aby wygłaszać tutaj postulaty typu właśnie tego, to co zrobił chociażby pan Tomasz Stamirowski przed sezonem, że nas stać, że będą transfery, że to nieprawda, co mówił były prezes już Widzewa Mateusz Dróżdż i tak dalej, każdy był napalony na to, że ten Widzew pójdzie z pieniędzmi na rynek transferowy i naprawdę dużo się zmieni. No niestety rzeczywistość jest inna, ale no myślę, że w końcu gdzieś ktoś uderzy pięścią w stół. Jeżeli to nie będzie trener, to może będą to kibice, ale no wszyscy czekają na to sprawozdanie finansowe, bo to jest bardziej chyba wyczekiwane niż transfery, tak mi się wydaje. I to pokaże też, w jakiej rzeczywistości się obracamy, ale no nie wierzę. Po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, że nas nie stać na chociaż jednego zawodnika, który naprawdę, ja wiem, że tacy zawodnicy kosztują, ale nas nawet mentalnie my nie jesteśmy na to przygotowani, bo nieraz była dyskusja na Twitterze o tym, że nie powinniśmy robić kominów płacowych, ale w każdym zespole i w każdej lidze są kominy płacowe. Jeżeli chcesz mieć odpowiednią jakość, to musisz za jakość zapłacić, chyba że ściągniesz zawodnika znikąd i ten zawodnik nagle ci odpali, no to wtedy po prostu złapają. No tak, no tak, słuchaj, no nie żyjemy w Chinach, żeby każdemu się należała równa miska ryżu. No tak, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, w każdej drużynie są zawodnicy od noszenia fortepianu i od grania na nim. Wiadomo, że jak ktoś jest piłkarzem wiodącym, ma zdecydowanie większy wpływ niż reszta drużyny na to, co drużyna prezentuje. Tak, ale musisz podjąć ryzyko, prawda? A oczywiście my tego ryzyko nie potrafimy podjąć.
Tym bardziej, że my zawsze mówiliśmy, my nie oczekujemy tabuna piłkarzy tutaj, jakiejś wielkiej liczby transferów. My oczekujemy, ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, oczekiwałem w tym okienku 4-5 transferów, czego trzech jakościowych gości, którzy wejdą do pierwszej jedenastki i oni zrobią zdecydowaną różnicę w tej jedenastce. To mi po tym, że my robimy 7 transferów, z czego robimy dwóch bramkarzy, których przy, można powiedzieć, 90 na 90%, daj Panie Boże Heniowi Rawasowi zdrowie, nie zobaczymy w ogóle na boisku w tym sezonie. Chyba, że może w Pucharze Polski jednego. Tak prawdę mówiąc, to zrobiliśmy jeden transfer, który naprawdę dał jakość. No na razie ewidentnie Fran Arwałek Silva to jest robi jeden do jednego, prawda? Tak, on robi różnicę. Silva na razie, to można powiedzieć, jest jeden do jednego z Chris Fillerem. Po meczu derbowym chłop daje jakieś przesłanki, że może być to piłkarz ciut lepszy od Martina Kreslingera, natomiast no, to nie jest piłkarz, którego byś powiedział od razu, że widzisz chłopa na boisku i mówisz, tak, to jest zdecydowanie lepszy piłkarz niż my mieliśmy w tej formacji, tak? Gdy widzę Alvareza, tak mówię, tak? To jest zdecydowanie lepszy piłkarz niż mieliśmy do tej pory, tak? Na swoim poziomie. No, jeżeli chodzi o środek pola, to Fran daje takie możliwości, które, z którymi miał podobno przyjść Julek Letnioski, czyli otwierające podanie, w miarę dobra mobilność, do tego strzał z dystansu, spokój, regulowanie tempa gry, no to na pewno Fran daje, tak? Ale no, no i pamiętajmy, że to jest chłopak, który gra na ósemce, który jest jednak z tyłu cofnięty i on by teraz potrzebował, tak mówiliśmy wielokrotnie, mieć człowieka, z którym, który będzie grał na tak zwanej dziesiątce, i będzie w stanie z nim fajnie współpracować razem w trójkącie z Markiem Hanowskim, tak? I takiego transferu oczekujemy w tych dwóch tygodniach. Oczekujemy ofensywnego piłkarza do środka pola, który by tą naszą grę mógł naprawdę popchnąć do przodu. Tak samo jak oczekujemy dobrego defensora, który by tutaj był ostoją naszej linii obrony. I na tym już może temat tych transferów zakończmy. Dwa tygodnie zostały. Ja ci powiem tak, no myślę, że się przeliczymy, jeżeli chodzi o transfery. Myślę, że się ja na pewno będę zawiedziony, bo jeżeli już gdzieś tam pada info, że jakiś rebus coś będzie, to ja liczę na to, że ten klub, w sensie my, już mamy coś klepnięte. My się wychylamy gdzieś do przodu troszkę, wychodzimy przed szereg, że za chwilę coś będzie, a nagle tego nie ma, no to jest w mojej ocenie, no, to nie jest profesjonalne, tak mi się wydaje. Znaczy trudno nie odnieść wrażenia, że te ruchy, które są czynione teraz, że tak powiem na ostatnią chwilę, no to przybiera troszeczkę formę takiej lekko tragikomedii, jakieś łapanki. Miejmy nadzieję, że faktycznie pozamykają nam gęby przysłowiowe w klubie i będziemy bić brawo, jeżeli tutaj sprowadzeni zostaną konkretni zawodnicy jeszcze na finiszu tego okienka i no i co, czekamy na to, bo no tutaj ewidentnie widać, że taki piłkarz w środku pola, który wejdzie od razu do tej podstawowej jedenastki i będzie mógł fajnie sobie współpracować z Franem Alvarezem i z Markiem Hanowskim, może dać nam zupełnie nową jakość i ta drużyna może zupełnie inaczej wyglądać niż wygląda obecnie. No tak naprawdę jak wcześniej mówiłem, że jeden zawodnik potrafi odmienić oblicze i spotkania, ale też całego zespołu, no to tak jak sobie myślę, że gdyby w tej obronie był właśnie taki jeden człowiek naprawdę doświadczony, bo ja mam wrażenie, że my się mocno uparliśmy na zawodników sprzedażowych, którzy gdzieś tam w przyszłości pójdą za torbę euro za granicę, tylko no nie możesz opierać zawodników tylko, znaczy przepraszam, zespołu na takich zawodnikach. Tu też jest potrzebna określona jakość, doświadczenie. Człowiek, który już z niejednego pieca chlebu jadł i myślę, że no też w pewnym momencie wypadałoby troszkę w doświadczeniu zainwestować, a nie tylko iść... Tym bardziej, jeżeli Szota jest traktowany jako, że tak powiem, towar sprzedażowy, powiem brzydko, to jest chłop rozwojowy, na który widzę może zarobić, to no z całym szacunkiem, ale na jakiej podstawie sądzimy, że Serafin Szota rozwinie się przy Luisie da Silvie, tak? Ja bym oczekiwał, że przy Serafinie Szocie będzie grał doświadczony stoper, przy którym tylko Serafin może rosnąć, może się uczyć, może być coraz lepszy, może robić duże postępy i wtedy możemy takich piłkarzy sprzedawać, tak? Zawsze przy zawodniku sprzedażowym, nazwijmy to tak kolokwialnie, musi być piłkarz,
który da mu jakość, da mu naukę, da mu wsparcie. Inaczej to no, nie działa, bo Lech daje piłkarzy, ale Lech otacza tych młodych swoich chłopców doświadczonymi, dużo lepszymi piłkarzami, przy których oni mogą łapać doświadczenie, mogą się uczyć, mogą się rozwijać i nawet jak popełnią błąd, to ten lepszy naprawi, tak? Widzę, że w tej chwili nie ma aż tylu dobrych piłkarzy, żeby schować takiego przybułka na przykład. Żeby ten przybułek w ogóle grać, popełniać błędy jakieś, koledzy załatają, koledzy zasekurują, koledzy naprawią. Niestety, my jesteśmy na takim etapie rozwoju, że nie schowasz takiego chłopaka w drużynie, a tak jak powtarzam, no z przybułkiem my gramy w 10 w tej chwili. Ja sobie tak teraz rozmawiamy o Widzewie i w międzyczasie oglądam jednym okiem mecz Barcelony i od 70 minut jest taka kopanina, że się zastanawiam, czy to nie polska ekstraklasa. Co myślę, że o transferach jeszcze zdążymy sobie... Tak, to przejdźmy do tej ekstraklasy, przejdźmy do tego meczu w Zabrzu, który się odbył. No właśnie, ale daj mi skończyć proszę, bo widzę, że dzisiaj ci słabo idzie, żebyś... Nie dajesz mi dojść do słowa. Myślę, że o tych transferach zdążymy jeszcze pogadać, bo w sumie niedługo się okienko skończy, więc na pewno będzie okazja pewnie zaprosić też dyrektora Wichniarka i o tym porozmawiać, no chyba, że okienko będzie tak słabe i dyrektor Wichniarek nie będzie chciał, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli to nie potoczy się tak, jakby sobie wszyscy kibice tak jak wszyscy kibice oczekują, czyli no coś dobrego, pozytywnego dla tego zespołu i dla trenera przede wszystkim, żebyśmy zrobili jakiś progresik, no to myślę, że jakaś głowa w końcu poleci, bo myślę, że to wiecznie trwać nie może i oczywiście tego nie życzę dyrektorowi, chciałbym, żeby utrzymał pozycję, ale też chciałbym, żeby z tego były jakieś owoce w postaci ruchów kadrowych, a na razie, no tak jak powiedziałeś, trochę to wygląda na tak, jakbyśmy czekali na jakąś okazję zupełnie znikąd. No to też chyba nie na tym polega, żeby zamknąć usta kibicom nazwiskiem, które na przykład nie będzie pasować kompletnie do koncepcji trenera, a też no niedobrze by było, żeby taki człowiek czy piłkarz, nazwijmy to tak, pojawił się w zespole, który nie będzie do końca pasował. Ale zdarzyć może się wszystko, bo tak jak wspomniałeś o tym, że kto powiedział dokładnie o tym, że robiliśmy transfery po trójkę z tyłu, a zaczęliśmy grać czwórką? No to myślę, że to też może się wydarzyć. Natomiast no mamy jeszcze 2 tygodnie, zobaczymy co będzie na Śląsku. W Łodzi wtedy będzie brakował praktycznie tydzień do tego, żeby to okienko zamknąć i wtedy będziemy wiedzieć co na czym stoimy i czego oczekiwać po tym zespole przynajmniej do zimy. Przechodzimy do Zabrza, czyli wyjazdowy mecz z Górnikiem Zabrze. Już wszyscy wiemy, remis 1-1 po strzelonej bramce w doliczonym czasie przez Jordiego Sancheza. To jak ja mówiłem pierwszy o derbach, no to dawaj ty pierwszy o Górniku. Jak ten mecz widziałeś, jakie miałeś oczekiwania? No i może tak, najpierw jakie były oczekiwania? Wiem, że z tego co pamiętam o remisie wspominałeś. Ja też chyba, bo jednak to Zabrze mocno, mocno takie nieleżące nam, mam wrażenie. Zawsze ten Górnik jakoś tak, nie wiem, ciężko wspominam. Ale no tak w paru zdaniach, jak to widziałeś, czy z przebiegu meczu byliśmy zespołem, który powinien wygrać, czy jednak ten punkt należy szanować, bo jednak to był wyjazd niekoniecznie nam leżący jako Widzewowi. No wiesz co, ja ci powiem, że ciężko mi określić, czego się spodziewać, tak? I czego dalej się spodziewać po tej drużynie. Przed Górnikiem też nie wiedziałem, czego się spodziewać tak naprawdę. Ciągle miałem z tyłu głowy, że ta drużyna jest cały czas nieodgadniona. Nie wiadomo, co może zagrać. I z takim nastawieniem też zasiadłem do oglądania meczu w Zabrzu. Widziałem, że Górnik nie jest może w najwyższej formie i liczyłem na to, tak pewno rozmawialiśmy sobie prywatnie, możemy zdradzić, obstawiałem remis i tak się stało. Mówiłem, że jak zremisujemy Zabrzu, przywieziemy ten jeden punkcik Zabrza, gdzie ten Górnik nam nawet historycznie, trzeba powiedzieć, zawsze nie leżał. Te mecze z Górnikiem zawsze były dla nas mega ciężkie, niewygodne. To taki niewygodny rywal. No zresztą w tamtym sezonie pamiętamy, Górnik w 2 meczu nam 6 bramek zaaplikował, także raczej miłych wspomnień nie mieliśmy z tamtego sezonu z meczu z Górnikami z Zabrza. I tak sobie myślałem, że ten remisik będzie takim promikiem optymizmu i
obstawiałem właśnie ten remis i później oczywiście zwycięstwo ze Śląskiem u siebie i wtedy uznałbym, że ten start tego nowego sezonu jest, no powiedzmy, taki umiarkowanie optymistyczny, umiarkowanie dobry, tak? No tak się stało, jak przewidywałem, zremisowaliśmy, aczkolwiek nie przyszło to nam łatwo, jak wszyscy wiemy. Właściwie rzutem na taśmę wyrwaliśmy ten remis. To mnie cieszy, to cieszy mnie ten charakter tej drużyny. Zawsze Widzew w moim sercu, w mojej głowie kojarzył się z walką, determinacją, charakterem, nieustępliwością. Zawsze chciałem, żeby ten Widzew, tak jak za najlepszych lat, walczył do końca, do ostatniego gwizdka sędziego, do ostatniego tchu. Ale mogę ci, ja tylko ci przerwę, jedną rzecz, że dzisiejsza piłka już tak na tej walce nie do końca się opiera, nie? To jest właśnie problem. No tak, tak, nie opiera się też na samej walce, natomiast czasami jednak tą determinacją i takim upartym dążeniem do celu można dużo zdziałać i to nam się udało w Zabrzu, to nam się udawało też w tamtym sezonie. I to cechuje też, myślę, ten Widzew Niedźwiedzia, tak? Że ten Widzew może nie ma najwyższych umiejętności, może piłkarze nie są najwyższych lotów wszyscy, ale takiej ambicji, zaangażowania, walki do ostatnich chwil trenerowi Niedźwiedziowi nie można odmówić tego, że on wymaga przede wszystkim od piłkarzy tego. To jest taka baza, taka podstawa, taki fundament, nad którym i bez którego nie można zbudować dobrej drużyny. I to mnie ucieszyło, że potrafiliśmy wyszarpać ten remis. Natomiast co tu powiedzieć o samym meczu? No Górnik, no umówmy się, no to nie była jakaś topowa drużyna. To była bardzo słaba, przeciętna drużyna. W mojej ocenie, patrząc z perspektywy całego meczu, my powinniśmy ten mecz wygrać. Przywieźć Zabrze 3 punkty. To było w naszym absolutnie zasięgu wygranie tego meczu. Mieliśmy więcej z gry zdecydowanie, byliśmy lepszą drużyną. Prowadziliśmy więcej grę, utrzymywaliśmy się przy piłce, kreowaliśmy sytuację i właśnie tutaj jest problem, jeżeli chodzi o mecz Zabrze, bo my mam wrażenie, że przeważaliśmy, wykazywaliśmy się większą kulturą gry, zawiązywaliśmy te akcje, ale do pewnego momentu. Ta finalizacja mocno szwankowała, te ostatnie podanie, ta decyzja, no tego brakowało zdecydowanie. Tych sytuacji takich klarownych nie było zbyt dużo. No przypominam sobie uderzenie Bartka Pawłowskiego, przypominam sobie główkę Jordiego, która tam no niewiele brakło, tam chyba odpojenia, bo bodajże słupka i poprzeczki się odbiła. No i później te fajne takie sytuacyjne uderzenie Jordiego, który tam schowany za piłkarzami Górnika, bramkarz pewnie był zasłonięty i ta spóźniona reakcja i to weszło i udało nam się wywieźć ten remis rzutem na taśmę. Natomiast no to jest taki niedosyt na pewno po tym meczu, bo tak jak mówię, no miałem wrażenie, że kulturą gry, organizacją gry przeważaliśmy w tym meczu, byliśmy zdecydowanie drużyną lepszą. Druga połowa na pewno zdecydowanie na naszą korzyść. Te zmiany, gdy wszedł Antyklimek, tak właściwie zobaczyliśmy go w najdłuższym wymiarze czasowym od momentu jego przyjścia do Widzewa i trzeba powiedzieć, że ta zmiana na plus. Wniósł trochę ożywienia, Dominikun to samo, dlatego no mogliśmy się pokusić o to zwycięstwo, aczkolwiek Górnik, wiadomo, za sprawą Podolskiego też tam mógł. Rawa znowu nas uratował, widać, że Heniu wysoka forma na początku sezonu. Jordi zaczyna przypominać tego Jordiego, którego pamiętamy najlepiej z jesieni. Oby to trwało dłużej, oby to pasa jego żeby złapał taką stabilność, powiedzmy, tak? W końcu, żeby to nie była sinusoida, tylko taka stabilna forma, tak mentalna, jak i piłkarska, to myślę, że będziemy jeszcze mieli pociechę z tego napastnika. Natomiast co tu powiedzieć? No szkoda troszeczkę tych punktów straconych, bo ja odbieram to w kategoriach punktów straconych, no bo głupia stracona bramka, no wiadomo, no szkolny błąd Mateusza Żyro, no to powiedzmy taki juniorski, tak piłka odskoczyła zawodnikowi naszemu i niestety, żeśmy sobie sami strzelili bramkę, sprezentowaliśmy. Najlepiej, że wszyscy patrzyli, jak ta piłka leci przez tyle czasu i tylko jeden gość z Zabrza podleciał i wyczuł, że tak będzie. Nie wiem, czy to widziałeś na powtórce. Tak, tak, no czasami, wiesz, nie rozumiem tego.
czasami siedzę i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że chłopaki, którzy trenują po 15 albo 20 lat, Tam mają nawet problem. akurat nie było, to też jest problem, nie? Tak, mają problem z, wiesz, z takim prostym elementem gry, jak przyjęcie piłki, no ale zdarza się. Natomiast też na obronę tego Mateusza powiem, że później grał dobre już zawody, trzeba przyznać. Nie popełniał jakichś większych błędów. Raczej poprawnie bym powiedział, że po tej straconej bramce jego występ ocenił jako poprawny. No natomiast no, strata jest strata, no zaważyło to golem i niestety musieliśmy później odrabiać. Górnik też się cofnął, miałem wrażenie, postawił takie podwójne zasieki, jakby czekał na tą kontrę. Parę razy próbował wychodzić z tą kontrą, tam też im brakowało ostatniego podania. Może, bo tam czasami miałem wrażenie, żeby wychodzili trzech na dwóch, czterech na dwóch nieraz, tylko tam brakowało im precyzji i to na nasze szczęście też. Natomiast no, z jednej strony cieszy mnie ten punkt, że potrafiliśmy wyrwać tym charakterem walką do końca, z drugiej strony mam lekki niedosyt i dalej, mimo to, że już pięć kolejek za nami, ciężko mi tak naprawdę zdefiniować ten nasz Widzew w tym nowym sezonie do końca. Jedno, co mi się rzuca jeszcze w oczy, oprócz tych mankamentów, o których żeśmy tutaj już klepali bardzo dużo, czyli ten środek pomocy i jednak środek obrony, to stałe fragmenty gry. Miałem wrażenie, że gdybyśmy mieli 100 rzutów rożnych w meczu w Zabrzu, to byśmy z żadnego nie byli w stanie stworzyć jakiegoś większego zagrożenia pod bramką Górnika. Te stałe fragmenty od dłuższego czasu, to jakieś zastanawiam się, z czego to wynika. No bo jednak stały fragment w dzisiejszej piłce czasami, często jest takim przeważającym o losach meczu. Nieraz nie idzie ci, ta gra się nie układa i może stałym fragmentem naprawdę zdecydować o to, czy się zgarnia jeden punkt, czy trzy, czy zero. Natomiast u nas te stałe fragmenty, mam wrażenie, że oprócz rzutów wolnych Bartka Pawłowskiego i takich soczystych pocisków, które posyła światło bramki, to reszta, te rzuty rożne, to wygląda bardzo, bardzo, delikatnie mówiąc, mizernie. No, to nie wiem w sumie, co mam powiedzieć, bo już powiedziałeś wszystko. Ja na Zabrze, jak patrzyłem przed rozpoczęciem sezonu na terminarz, to już dopisywałem 3 punkty dla Górnika, bo pamiętam te ostatnie mecze i no na mnie po prostu coś ciężko, ten Górnik nam ciężko idzie. Natomiast mówiłem przed derbami, że te derby to będzie taki koń napędowy dla nas, jeżeli je wygramy na następne kolejki. I liczyłem na to, że po tym wygranym meczu w derbach właśnie pojedziemy na Zabrze mocno nakręceni, ale przede wszystkim sugerowałem to tym, że Górnik no, gra bryndzę straszną. Ten mecz w Kielcach mocno szczęśliwy, tam Korona wcale nie powinna stracić punktów. I no, Górnik ogólnie jest mega pod formą, raczej to nie jest ten sam zespół, który był wiosną, bo tak naprawdę większość tych punktów im plus zrobili na wiosnę. I byli, można powiedzieć, że rewelacją. Tak, no, mam wrażenie, że zremisowaliśmy z zespołem, nie wiem, czy dużo słabszym, bo widziałem, no, powiedzmy, że 70 minut meczu, niestety nie będę tutaj eksperta z siebie robił, jak nie widziałem 20 minut. Tam akurat trafiłem z powrotem na mecz, kiedy Jordi strzelał bramkę na 2-1, oczywiście widziałem obszerny skrót i tam mniej więcej sobie przewijałem tę całą sytuację na szybko. Ale z urodziny syna i tak dalej, nie było po prostu czasu na większe analizy tego meczu. Dziękuję. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak jak tutaj Sławek powiedział, no, pewnie optycznie wyglądaliśmy lepiej, tylko gdzieś tam coś brakuje po prostu. No, ta główka Jordiego, myślę, że to byłaby chyba pierwsza bramka Jordiego z głowy, jeżeli się nie mylę, czy się mylę? Chyba się nie mylę. To w ogóle bardzo podobne uderzenie do tego, które dało awans Albacete troszkę w drugą stronę, ale też taka piłka trochę ześlizgnęła się po głowie i wchodziła na długi słupek. To nie wiem, czy w pucharze, że ci przerwę, nie wiem, czy w pucharze z KKS-em, to żeśmy tą haniebną porażkę ponieśli, bardzo wstydliwą w tamtej edycji Pucharu Polski. A to nie był czasem z głowy strzał z Jawińskiego?
Zjawiński strzelił bramkę, ale nie wiem, czy też Jordi nie strzelił. No może się mylę, no nie wiem. No w każdym razie w meczu ligowym na pewno to by był pierwsza bramka z głowy na 100%. Okej, okay, no możliwe. No, w każdym razie no, tych strzałów z głowy, jak na chłopa, który ma 1,90 m, to dorzucamy mu ich bardzo mało. Ja na to liczyłem ogólnie, jak on przychodził, że tych bramek no, gdzieś tam po stałych fragmentach strzelać będziemy, a my w ogóle tego nie strzelamy. Barcelona 1-0, bramka Pedriego. Po dużych ciężarach. Dla mnie osobiście, no, nawiązując do całych fragmentów gry, to uważam, że kurczę, no, Gundogan naprawdę spłaca się. Ja byłem mega napalony na to, jak trener Niedźwiedź to pamiętam w pierwszej lidze rozpracowywał, pamiętam zapowiedzi huczne na temat tego, że będziemy coś zawsze przygotowywać na każdego przeciwnika i te pierwsze spotkania naprawdę tak wyglądały. Jak sobie przypomnę, to w każdym spotkaniu potrafiliśmy tak zaskoczyć, że przeciwnicy stali wmurowani i nie wiedzieli, co się stało. Ja wiem, że to jest ekstraklasa i przeciwnicy inni, i analitycy, i zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o analizę przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak zawsze się śmiałem z tych zamkniętych treningów i sparingów i wszystkiego, co naokoło Widzewa, tak tym bardziej liczyłem na to, że będziemy w stanie coś wypracować, co po prostu w jakiś sposób da nam właśnie punkty, tak jak powiedziałeś, w takich meczach, gdzie mamy teoretycznie przewagę optyczną, statystyki są po naszej stronie, teoretycznie wszystko wygląda tak, jakbyśmy mieli wygrać, ale nie wygrywamy. No i albo wygrywasz sprytem, albo na przykład rzutem karnym, no albo stałym fragmentem gry, który no bardzo często decyduje o tym, że jeden bądź drugi zespół wywozi 3 punkty. Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że wychodzimy na 2-1, górnik się otwiera i finalnie wygrywamy ze 3-1. I nawet nikt by nie powiedział, że to nie jest zasłużony wynik, no tylko, że my po prostu te stałe fragmenty mamy no mizerne, no. Jakby tak odjąć statystykę stałych fragmentów po rzutach wolnych, gdzie Bartek bije je z reguły w światło bramki, to pewnie te statystyki były mizerne. Jakiś użytkownik dzisiaj wrzucił, nie wiem, czy nie Dekra, jeżeli się nie mylę, statystykę naszych stałych fragmentów gry, procentowe procenty, jeżeli chodzi o chyba dojście piłki do celu, procent strzałów oddanych po stałych fragmentach ogólnie, jeżeli się nie mylę, to mizernie to wyglądało. No i to na pewno jest duży problem. Myślę, że kompletnie zespoły, które nie mają jakości takiej czysto boiskowej, piłkarskiej, która daje, że tak powiem, jakość w rozgrywaniu akcji i oczywiście bramkach po tych akcjach, no to też powinny bazować na stałych fragmentach, bo to jest broń, która naprawdę, na którą nie wszyscy potrafią się przygotować, obronić przed tym i myślę, że to jest na pewno coś, co potrafi dać bardzo dużo punktów. Myślę, że swojego czasu Atletico Madryt, oczywiście trochę inna skala, inna liga i tak dalej, ktoś powie, że odpływam, ale fakty są takie, że Atleti bardzo długi czas, zresztą do dzisiaj swoją grę opierają na żelaznej obronie i stałych fragmentach gry. Oczywiście potrafią stworzyć koronkowe sytuacje, indywidualności i tak dalej, to wszystko jest prawda, ale jednak stałe fragmenty, bronienie stałych fragmentów i wykonywanie i przede wszystkim bramki, to myślę, że taki zespół jak Widzew, który charakteryzuje się przede wszystkim walką do końca, no to na pewno też w tym kierunku też powinniśmy iść. Tylko nie wiem, czy te warunki fizyczne u nas pozwalają, aczkolwiek no, mamy parę zawodników, którzy na pewno mogliby trochę więcej od siebie dać, jeżeli chodzi o ten aspekt, także na pewno to jest coś, co warto by było przedyskutować, tym bardziej, że jest paru ekspertów w Polsce, którzy na stałych fragmentach się znają. Nawet tutaj na Twitterze jest taki jeden pan, który bardzo mocno się udziela, jeżeli chodzi o kwestie stałych fragmentów, wrzuca analizy poszczególnych zespołów, jak bronią, jak atakują i tak dalej, i tak dalej. W mojej ocenie to też jest transfer. Zresztą kiedyś chyba była statystyka omawiana, nie wiem na którym Red Roomie, ale nie chcę tutaj rzucać liczbami, ale rozmawialiśmy kiedyś o tym, że te najlepsze zespoły w lidze mają chyba po 12 czy 13 osób w sztabie, a my mamy tam 6 czy 7. I się okazało, że wszystkie te zespoły z przodu, z góry tabeli, właśnie oscylują w plus 10, a nie powiedzmy tam 5, 6 i tak dalej, więc to też ma na pewno przełożenie na to, że tych punktów pewnie parę więcej jest. No, jeżeli ktoś skupia się tylko na stałych fragmentach gry i potrafi dopracować coś tak perfekcyjnie pod zespół, z którym będziemy się mierzyć w przyszłym tygodniu czy za dwa,
no to to na pewno kiedyś musi punkty dać, tak? A umówmy się, że w sporcie na wynik nie przekłada się tylko forma od września do listopada, tylko właśnie mają niuanse typu spryt boiskowy, jakość boiskowa, stałe fragmenty, rozprasowanie przeciwnika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ja na przykład chciałbym sobie, życzyłbym sobie zobaczyć mecz na Widzewie, gdzie Widzew od pierwszej minuty do 90 dominuje przeciwnika, nie dlatego, że ma tylko jakość, ale dlatego, że przeciwnik został bardzo dobrze rozpracowany. Tego mi bardzo brakuje. Uważam, że nie dojeżdżamy z tym, że mamy bardzo dużo przerw w grze, że bardzo często nie wchodzimy w mecz. Fajnie, że jest walka, że walczymy do końca, ale brakuje po prostu takich meczy zdecydowanych, gdzie Widzew po prostu wchodzi i każdy na boisku i na trybunach wie, że dzisiaj po prostu przeciwnicy nie mają podjazdu, że tam się nic złego nie wydarzy, bo sztab zrobił tak dobrą pracę, tak dobrą robotę, że przeciwnicy pod każdym aspektem są rozpracowani. Tego mi po prostu brakuje. A tak jakby nawiązując do tego meczu w Zabrze, no to jak powiedziałem, że przed sezonem dopisywałem Górnikowi 3 punkty, tak w trakcie sezonu dopisywałem 3 punkty nam, ale też z szacunkiem, bo wiem, że Górnik to jest nieobliczalna drużyna, jest tam Podolski, który zresztą mógł bramkę strzelić po takiej sznycie na długi słupek i Rawas to ładnie wyjął. Ale z przebiegu meczu, po tym co widziałem statystyki i też przewijałem sobie troszkę drugą połowę, no bo widziałem do 60 tam chyba 8 minuty praktycznie, to mogę powiedzieć, że takie, tak jak mówiłem, że w derbach powinno takie 1,5-0 dla nas, tak tutaj takie 1 do 1,5, tak bym to widział. No i szkoda, ale tak samo szkoda tego meczu w Białymstoku. Tam też przegraliśmy na własne życzenie. Na pewno tego meczu nie powinniśmy przegrać. Cofnęliśmy się i przerżnęliśmy ten mecz. I tam też szkoda tych punktów. Tam bardziej mi szkoda tych punktów, tego punktu jednego niż szczerze mówiąc w Zabrzu, bo uważam, że finalnie mimo wszystko Górnik ma lepszą drużynę. Takie jest moje zdanie. I to tyle, no tak naprawdę akurat to jest mecz rywal, który ten punkt po prostu szanuje. Bardziej mnie bolał Białystok i tam uważam, że po prostu tak brzydko mówiąc daliśmy dupy, ale gdzieś tam statystyki się już pojawiają, że w tamtym sezonie zaczynaliśmy gorzej, że po tylu kolejkach mieliśmy mniej punktów, to się zgadza. Tyle, że po prostu no, apetyt rośnie w miarę jedzenia i jakby no tutaj my jesteśmy głodni sukcesów i punktów i każdy gdzieś tam po tym sezonie przejściowym po prostu jego oczekiwania już na przykład jadąc na Jagę nie są takie, że zremisujmy, nie przegrajmy tego meczu, tylko musimy wygrać, tak? Jedziemy już, nie wiem, kolejny sezon gdzieś tam, już te oczekiwania wobec Widzewa są większe, nie dlatego, bo my zrobiliśmy super transfery, tylko mamy to we krwi, po prostu chcemy, żeby Widzew wygrywał wszędzie. I ja to tak widzę. Sławeczku, oddaję Ci mikrofon. No tak, tak, zdecydowanie tak jest. Chcemy więcej. Parafrazując pewien tytuł filmu wyprodukowany po bodajże Euro 2016 naszej reprezentacji, chcemy oglądać Widzew zwycięski, chcemy oglądać Widzew, który walczy z każdym. Oczywiście to jest sport, to jest piłka, przegrać można zawsze, ale tak jak ty mówiłeś, no nie miałem wrażenia w Białymstoku, że jesteśmy drużyną słabszą. Uważam, że Jagiellonia wcale nie jest lepszą drużyną od naszej. A tam przegraliśmy no, w sposób frajerski, trzeba powiedzieć, ten mecz, tam przynajmniej ten punkcik był do ugrania. Tu w Zabrzu znowu ten punkcik żeśmy przywieźli, choć ja cały czas mam z tyłu głowy, że mogliśmy pokusić się o 3, no brakło tego, tak jak mówię, wykończenia pewnie, brakło ostatniego podania. No i tak jak mówiliśmy o tych stałych fragmentach, to jest taki języczek uwagi, myślę, nad którym powinniśmy popracować mocniej, bo w dzisiejszej piłce, tak jak tutaj wspominaliśmy, czasami ten stały fragment potrafi szale zwycięstwa. A pamiętasz z pierwszej ligi te stałe fragmenty na początku? No tak, tak, pamiętam bramkę. Pamiętam jak zaczynaliśmy, bramka Karolaka z głowy, Danielaka, sorry, Karol Daniela. No, Karol. Zawsze Daniel Karola. I wydawało się, że te stałe fragmenty to będzie taka jak to mówił jeden znany influencer, truskawka na torcie,
z biegiem czasu to tak niestety nie wygląda, aczkolwiek też rozdzieliłbym te stałe fragmenty na te, które bronimy i te, które atakujemy, bo... No dobra, ale jakbyś tak sobie miał przeanalizować na szybko zespół, który najlepiej wykonuje stałe fragmenty, może nie najlepiej, najlepiej to jest głupia nazwa, najskuteczniej. Kto ci przychodzi do głowy? Nie wiem, no myślę, że Puszcza bazuje też na tym, bo Puszcza ma wysoką drużynę, tak? No tak, ale tak, taki zespół, który co, Raków często chował w poprzednim sezonie? No Raków też sporo bramek strzelał. No właśnie, no to tak mi się pierwszy zespół kojarzy, to właśnie Raków, że stałe fragmenty. Oni takich meczy mieli dużo, które przeciągali właśnie po 1-0 gdzieś po stałym fragmencie. No też Udmony i Lopez też często, prawda? No nawet z nami przecież była bramka po rzucie wolnym. Oczywiście Bartek u nas tą statystykę trochę zawyżał, bo Bartek też tych bramek trochę z wolnego strzelił, ale ja bardziej piję do rzutów rożnych niż do rzutów wolnych, szczerze mówiąc. No tak, rzutów rożnych albo rzutów wolnych gdzieś z bocznej strefy boiska, gdzieś z tych bocznych stref, gdzie dorzucamy tą piłkę. No nie wiem, z czego to wynika, czy my nie mamy takiego zawodnika. A nie mamy takich niskich zawodników, powiem ci szczerze. Aż tak, znaczy, aż wiesz, tak no jest, jak się jest na pewno wydaje. Problem. No ja na przykład... Ja generalnie, tak po tych 5 kolejkach, jedną rzecz, którą, taki wniosek, który mi się nasuwa po tych 5 kolejkach, oczywiście może być to wniosek przedwczesny, podkreślam, że mówię o tym na chwilę obecną, jak to widzę, po tych 5 kolejkach, mam wrażenie, że ta czwórka z tyłu nam nie służy. Mam wrażenie, znaczy cieszę się z tego, że trener Niedźwiedź próbował coś zmienić. Pewnie też na to wpływ miały głosy, dużo takich głosów było, że jesteśmy przewidywalni, że nas rozczytali, że to, że stroże owo. Robert Lewandowski z asystą. Z czym ja się w ogóle nie zgadzałem, bo ja zawsze twierdziłem, że to nie jest tak, że nas rozczytano. Po prostu my potrzebujemy wymieniać piłkarzy do określonego stylu grania, tak? No, cały świat też wie, jak Guardiola gra i to z tego. Chodzi o to po prostu, że cały czas tu musi być wymiana zawodników. Ty naprawdę myślisz, że ci zawodnicy, którzy przychodzili do nas teraz w tym okienku, to byli pod trójkę z tyłu? No tak powiedział trener, tak powiedział dyrektor Wichniarek w Ekstraklasie po godzinach Kanał Plus, więc no nie mam prawa mu nie wierzyć, tak? Skoro tak się wyraził. Ale to nie masz wrażenia, że albo jeden, albo drugi odleciał trochę? No ja mam wrażenie, że jak zwykle w naszym klubie komunikacji brakuje jakiejś spójnej, tak? I znowu wychodzą takie, że ktoś mówi jedno, ktoś mówi drugie. Trener Niedźwiedź, widać było od początku okresu przygotowawczego, od pierwszego meczu w Warcie z Odrą Opole, że ustawia drużynę na 4 z tyłu i później zastanawialiśmy się, czy to jest tylko jeden mecz. Później okazało się, że w następnym meczu kontrolnym też tak było, jeszcze w następnym... Może tak dlatego było. Nie chcieliśmy wahadłowych. Pewnie dlatego też, natomiast uważam na przykład, że patrząc, tak jak mówię, po tych 5 kolejkach, że w mojej ocenie Widzew lepiej wyglądałby grając trójką z tyłu. W mojej opinii Fabio Nunes na przykład, czym dalej od naszej bramki, tym lepszy Fabio. Moim zdaniem to jest chłopak, który ma za duże walory ofensywne, żeby marnować go na grę jako lewego obrońcy w takim schemacie czwórką z tyłu. Patryk Stępiński natomiast, przypominamy sobie, że jemu karierę uratował, można powiedzieć, w jakiś sposób trener Niedźwiedź, który przyszedł do Widzewa. Drużynę przemodelował na grę trójką z tyłu. Patryk się odnalazł fenomenalnie w tej formacji. Złapał, że tak powiem, drugą młodość, drugie życie. Natomiast Patryk grając trójką z tyłu, a Patryk grając klasycznego prawego obrońcę, to są dla mnie dwóch różnych Patryków Stępińskich. Zresztą widzimy, kto tam badawczo się przygląda, to widzi, że Widzew zdecydowanie gra bardziej lewą stroną niż prawą. Nawet powiem, że wejście Mato Milosza w Zabrzu ożywiło nam tą prawą stronę. Mato ma takie dośrodkowanie, że tak powiem, agresywne, takie cięte i troszeczkę tam się zaczęło coś dziać na tej prawej stronie, jeżeli chodzi o te wrzutki nawet tego sektora boiska.
No tutaj jeżeli chodzi o Patryka, to raczej to tak nie wygląda kolorowo po prawej stronie, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Dlatego uważam, że tą kadrę, którą obecnie dysponujemy, bardziej predysponowałoby do gry jednak trójką z tyłu. Oczywiście ale skórka wiesz jest co? fajna, możemy zmieniać w czasie meczu, gdy nam nie idzie, gdy sytuacja boiskowa zmusza nas do tego, albo chcemy zaskoczyć nagle. Fajnie, że trener przetrenował tą czwórkę, natomiast no, mam takie nieodparte wrażenie, oczywiście tak mówię, na chwilę obecną po 5 kolejkach, że jednak to ustawienie trójką no, wyszłoby nam bardziej na zdrowie. Znaczy, wiesz co, no tak jak teraz mówisz o tej trójce z tyłu, to ja nie wiem, kto by wchodził za na zmiany z ławki, no szczerze mówiąc. Z tymi transferami, które zrobiliśmy, to może i by było na naszą pierwszą jedenastkę, ale w sytuacji, kiedy przyszłaby jakaś kontuzja, kartka, bądź słabsza dyspozycja, to ja nie wiem, co byś zrobił. Naprawdę, no... Dlaczego? No przecież masz, słuchaj, no jakbyśmy grali trójką z tyłu... Zobacz, taki da Silva, już by się przydał zmiennik z lewą nogą, a tu lipa. No pewnie tak, no ale graliśmy też trójką z Żyrą i jakoś tam to wyglądało, nie było aż tak tragiczne. Na lewej stronie, na wahadle masz Tiganica i Fabio. Myślę, że z tego co kojarzę... Znaczy ja nie twierdzę, że to jest zły pomysł, ja też wolałem nas z trójką z tyłu i z wahadłami, bo graliśmy bardziej przebojowo, co mi się bardziej podobało. Ale po prostu też uważam, że te transfery, które zrobiliśmy, czy tam zrobimy, to na ten moment, no to ja jestem inaczej. Ja uważam, że jakby granie w tym systemie z trójką z tyłu przede wszystkim potrzebuje najlepszych wahadłowych, jakich można mieć. A my mieliśmy duży deficyt tutaj, bo Fabio po kontuzji już nie był tym samym Fabio. Cyganik też, nie umówmy się, przyszedł i to nie było na pewno to, czego wszyscy oczekiwali. No z drugiej strony dosyć spora dysproporcja, bo między Fabio z jesieni, o którym wszyscy wspominali, była jakby no kolosalna różnica prawa, lewa strona. A mi się wydaje osobiście, że no to są takie pozycje, które no, klucz do wszystkiego praktycznie w tym systemie gry. A my te pozycje zaniedbaliśmy, no umówmy się, no tak mi się wydaje przynajmniej, że my po prostu, my od dwóch okienek robimy bryndzę jako transfery i dlatego my po prostu stoimy w miejscu. Zima, do zimy klub sam się przyznał, a do lata pewnie przyznamy się zimą. No nie wiem, no ja tak jak mówię, daję jeszcze czas, jest jeszcze czas, można jeszcze to okienko fajnie zakończyć jakimiś fajnymi dwoma mocnymi akcentami, na to głęboko liczę, że to się jeszcze wydarzy. Pewno większość kibiców widzi potrzebę tego środkowego pomocnika. Ja cały czas będę się upierał, że powinien też przyjść jakiś stoper, który tutaj da różnicę, da Serafinowi przede wszystkim możliwość rozwijania się i nauki. I takiego. Ale ty byś na przykład na miejscu trenera wrócił z powrotem do trójki z tyłu, czy na razie byś optował za tym, żeby grać to, co gramy, no bo punktowo wyglądamy lepiej niż w poprzednim sezonie na początku rundy? No czy wiesz, no trener wie najlepiej. Trener jest z tymi piłkarzami na co dzień. Trener to ćwiczył przez cały okres przygotowawczy. Więc ufam, że trener nie gdzieś wie, co robi. Natomiast tak jak mówię, no ja gdybym był osobą decyzyjną, na pewno szukałbym szefa obrony. Jeżeli mówimy ciągle o piłkarzach sprzedażowych, już się powtórzę znowu i chcemy, żeby widzę w końcu kogoś wytransferował za jakieś fajne pieniądze, to które dadzą nam możliwość dalszego rozwoju klubu, które dadzą nam takiego kopa, bo pamiętamy pewnie Pogoń Szczecin, która miała budżet, myślę, podobny do Widzewa i po sprzedaży Kozłowskiego jednak pchnęło ten klub do przodu, to ten transfer, ten zastrzyk dużej gotówki. Czyli jak my chcemy kogoś sprzedać, to ja uważam, że każdy piłkarz powinien mieć człowieka, z którego może się uczyć, przy którym może się rozwijać. Piłkarz, nazwijmy to w cudzysłowie, sprzedażowy, tak? I takiego piłkarza bym oczekiwał w linii obrony, tak? Że ten Serafin, który wydaje się chłopakiem z potencjałem, który może się rozwijać, który może zrobić progres. W mojej ocenie
On by potrzebował mieć przy sobie faceta doświadczonego, który by był szefem tej obrony, przy którym Serafin mógłby się naprawdę czegoś ale to co, ale to co, chciałbyś wtedy Silwę posadzić na ławce? Transfer, który zrobiliśmy? No widzisz, no i tu jest problem, tak? Że no bo nie gramy trójką, prawda? Każdy dyrektor sportowy będzie bronił swoich transferów, to jest naturalne, tak? I... No, ale dobra, ale teraz patrz, to, ja, to jest jasne, że bo tak jakby zaprzeczyli sobie, prawda? No trzeba powiedzieć. Natomiast zobacz, Raków, przepraszam, ale też im kolację, będę starał się tak mówić jak najmniej, ale jestem mega głodny po dzisiejszym dniu. Raków, przypomnij mi nazwisko z Miedzi Legnica. Kurczę, Dominguez, tak? Dominguez tak. Do Rakowa. No wiadomo, że tam musiał złożyć podpis jakiś i tak dalej, i tak dalej. Za to dostał pieniążki pewnie. Natomiast pewnie wstępne, że tak powiem, założenia były takie, żeby on w Rakowie grał, prawda? Ale no tak, pewnie... dostali ofertę bardzo dobrą finansową. Tak, dostali dobrą ofertę i nagle klub nie dosyć, że zarobił, to miał zawodnika, można powiedzieć, że o klasę lepszego. I jakby jeszcze lepszym transferem klub wybronił się z decyzji sprzedaży zawodnika dalej, którego raptem co podpisali. No i wtedy ja to rozumiem. Natomiast teraz jakbyś wziął obrońcę w miejsce, no bo rozumiem, że jeżeli chcemy sprzedać Szotę w przyszłości, na przykład mówię, to rozumiem, że musiałby to być zawodnik na miejsce właśnie Silwy i w takiej sytuacji, no to zaraz by było, że tutaj o, dyrektor Wichniarek sobie zaprzecza, chociaż ja już nie wiem, kto odpowiadał za ten... No tak, no ale dopiero co mówiliśmy o głębi składu, tak, że przyjdą kartki, przyjdą kontuzje, może przyjść jakieś obniżka formy, no musimy być na takie rzeczy przygotowani, tym bardziej, że powinniśmy być nauczeni doświadczeniem tamtej rundy, że naprawdę trener Niedźwiedź nie miał kim grać, tak, no środek pola. Widać wyraźnie, że trener Niedźwiedź na tą chwilę próbował stawiać na Przybułka. Zastanawiam się też, czy ten Przybułek wyjdzie ze Śląskiem. Mam wrażenie, że trener Niedźwiedź już meczem z Zabrzem się wyleczył z tego pomysłu. Wystarczająco dostał szansę młody Przybułek. Dobry wieczór. Natomiast, dobry wieczór, Łukasz. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tak, że my teraz ściągniemy lepszego stopera niż mamy i Silva będzie musiał usiąść na ławce. No tak, takie jest, że tak powiem, prawo dżungli, tak? No, ten, który jest lepszy, gra, tak? Myślę, że posiadanie w miarę dwóch niezłych stoperów na ławce w razie W, to nie jest jakaś liczba straszna, jak na klub ekstraklasowy, tak? Tak uważam. Tak samo jak zawodnika do środka pola, którego nam ewidentnie brakuje. No tak samo uważam, że widać jakie ruchy robi trener Niedźwiedź. Widać, że wpuszcza tego Dominika. Widać, że Szechu schowany jest do szafy. Chłopiec rok już widzę. No, wierzyłem w niego mocno. Miałem wrażenie, że coś ma w sobie cały czas ten chłopak. Pewno jakąś może jeszcze rolę odegra w tym sezonie. Natomiast no, tutaj przypomina mi to wszystko Kasus Letniowskiego. Też moja wiara w Letniowskiego była duża. Później niestety malała z każdym meczem. Mam wrażenie, że ten Szechu już też się nie odkręci, skoro chłop już jest rok widzewie i nie potrafił sobie wywalczyć tu jakiegoś mocniejszego miejsca w drużynie, to już raczej sobie nie wywalczy. Raczej tutaj traktowałbym jego pobyt w widzewie jako schyłkowy i zmierzający ku końcowi powoli i może jakieś epizody jeszcze rozegra, aczkolwiek życzę mu z całego serca, żeby się przełamał i coś dał tej drużynie jeszcze ekstra, natomiast no nie ma podstaw w tej chwili, żeby upatrywać w nim gościa, który będzie nam coś dawał na plus, tak? Więc mamy w tej chwili Dominika Kuna właściwie, tylko do gry w środku pola. Nikogo więcej. Sławek, ty tak mówisz... Siemanko, ty mówisz tutaj tak o sprzedaży. Kogo ty chcesz sprzedać? Jak tutaj w ogóle nie ma ani pół zawodnika na sprzedaż. To jest po pierwsze. Po drugie, mówisz o Szechu, który... Dobra, wierzysz w niego, ale kto... Po raz kolejny ja się będę powtarzał. Kto go chciał w klubie? Czy dyrektor sportowy go chciał w klubie, czy go chciał trener? Bo dla mnie to są naprawdę transfery, u nas są robione tak, po macoszemu. Dla mnie ci zawodnicy są ściągani nie do pomysłu trenera, tylko do koncepcji, dajmy na to, dyrektora sportowego, który ma jakąś, moim zdaniem, ma swoją wizję, a trener ma coś zupełnie co innego.
To samo było przecież, czekajcie, kto to mówił, że transfery były ściągane do ustawienia, jak graliśmy z trójką z tyłu. No właśnie takie były transfery robione, a my w tym momencie gramy czwórką w obronie. Czyli dla mnie tutaj w ogóle zero koncepcji jest. Tu jest, no, tu jest tak dla mnie konflikt interesu. Tak powiedział dyrektor Wiśniarek w programie Ekstraklasa po godzinę w Kanał Plus. No dla mnie to jest dosłownie konflikt interesu. No to jak? No to wy ściągacie ludzi pod wasze swoje myślenie, czy macie ściągać ludzi pod to, co chce trener? Znaczy wiesz, generalnie jest tak przyjęte, że jak udaje się ponad 50% transferów, to jest dobry. Każdy klub ma jakieś stopy transferowe. Tego nigdy się nie uniknie, wiadomo. To jest praca na organizm. Ja rozumiem, że jak się uda albo nie uda, tylko zauważ, że w naszym przypadku to 60% albo 50% tych zawodników jest niewykorzystywanych. Czyli oni nie grają. No, bo trzeba powiedzieć na przykład, że no, na pewno Szechu to jest taki gość, który pewno wszyscy się spodziewaliśmy więcej. No już nie wspomnę o Hansenie, który w tej chwili gdzieś jest na peryferiach polskiego futbolu, tak? Ale tyle, co oni minut dostają, to jest nic. No naprawdę, jak ja powiem wam tak, obejrzałem ten mecz wczoraj, dla mnie ten mecz nie był naprawdę zły, ale pierwszą połowę zobaczyłem, Przybułka, to ja patrzę, mówię, nie, to jest zupełnie co innego. To naprawdę, to ludzie, ja też byłem na kilku, jak byłem w Polsce, byłem na dwóch meczach tej całej Widzew 2. Naprawdę, tam ani nie ma pół zawodnika. Tam ja nie wiem, skąd ci chłopaki są. Dla mnie to już jest w ogóle niepojęte, jak w Widzewie można nie mieć pół zawodnika, a idziesz na, patrzysz na ŁKS, na te drużyny rezerwowe, tam zupełnie co innego. Tam zawsze te chłopaki jakoś grali. Dla mnie to jest pytanie. Jeżeli my inwestujemy 4, czy tam nie wiem, 5, 7 milionów w akademię, to w co my to inwestujemy? Bo ja rozumiem, można inwestować w jakiś sprzęt, nie sprzęt czy coś, ale my naprawdę zatrudniajmy chociaż trenerów, specjalistów od jakichś rzeczy. A u nas specjalista był jeden rok, gościu z Portugalii, który przyjechał, po roku czasu zobaczył, mówi, nie no ludzie, no z wami najprawdopodobniej się tu nic nie da, to ja se pójdę na ten, na zdalną pracę, ja se wyjadę gdzieś tam do Chorwacji, czy gdzieś tam pojechał i tam se zaczął pracować, w co innego przejął ten i zdalna praca, no. Ja naprawdę, ja rozumiem, można inwestować w akademię, ale ja chcę widzieć jakiś, nawet w ludziach progres, którzy to robią, trenerów, a my po 4 latach ściągamy trenera 60-letniego do rezerw. Ludzie, my możemy tak samo ściągnąć Janasa albo Oresa Lęczyka do tego. Do którą my drogę chcemy iść? Bo ja naprawdę, ja tego nie rozumiem. No wiesz, mamy pod ręką... To jest oddzielny temat, może kiedyś właśnie pomyślimy o tym, żeby zrobić tutaj program. Ale to nie jest oddzielny temat, bo my mamy w tym momencie chłopaka w akademii, z akademii, w pierwszej drużynie, który jest naprawdę dla mnie obrona i środek pomocy, to powinni być ludzie naprawdę ograni. A my wrzucamy 19-latka, ktoś tam powie, bo 19-latek, daj mu pograć. Ludzie, 19-latkowie też grają i grają w różnych ligach i to są ludzie, którzy wchodzą i robią różnicę. Boniek przychodząc do Widzewa też był 19-latkiem i to była wiodąca postać. Także nikt mi nie powie, że nie mogą być wiodące postaci 19-latki. Tylko jeżeli nie mamy takiego gościa, to dajmy szansę komuś na skrzydle. Bo na skrzydle jak stracisz piłkę, masz mniejsze prawdopodobieństwo, że stracisz bramkę. W środku pola stracąc piłkę, to jest jedno podanie prostopadłe zazwyczaj, może pójść i to jest kontrataka, że może paść bramka. Ja się generalnie zgadzam z tym, że akademia to jest dramat u nas i jakby... to jest po części inny temat, ale też nawiązujący do tego, co jest w pierwszym zespole, no bo jesteśmy zmuszeni mieć młodzieżowca, ale wystawiamy tego kurwa najsłabszego. No, dokładnie. A Klimek w drugiej połowie wchodzi, on może ma więcej strat, ale ten gościu robi dużo więcej do przodu i dużo więcej zamieszania niż Przybułek. Naprawdę, ja wierzę chłopaka. Jak mamy dawać szansę chłopakom z akademii, to dlaczego my tego 4-3 lata temu, 2 lata temu nie dawaliśmy im pograć to nawet 10-15 minut? Tylko kurwa wypożyczaliśmy zawodników z innych drużyn i ogrywaliśmy jakichś samców, talarów, jakichś innych, kurwa, kasztanów. No ludzie, no do cholery jasnej, no. Tutaj naprawdę nie ma... Ja wierzyłem w tych ludzi, w tych młodych ludzi, którzy są w tych strukturach. Ten jeden teraz jest wiceprezesem. Naprawdę wierzyłem w nich, ale po kilku latach ty tak patrzysz na to, no nie no, no fajny masz pomysł, ale co z tego? Na papierze to wszystko fajnie wygląda. A dalej tu nie ma żadnego progresu, tu nie ma nic. Ale my tak naprawdę w ogóle mamy zawsze problem z akademią. Nie ma tutaj osoby chyba takiej, która... Ja tak naprawdę
nie znam tutaj pana Szymańskiego, jeżeli chodzi o to, czy naprawdę się nadaje, czy się nie nadaje. Jak przychodził, to faktem byłem mocno pozytywnie zaskoczony i stwierdziłem, że może to jest ten moment, kiedy faktycznie coś się wydarzy dobrego na plus, ale po tych kilku latach faktycznie nie wyprodukowaliśmy nawet pół zawodnika, który by tu wszedł do zespołu i może nie tyle, co by podniósł poziom, ale by go znacząco nie obniżył. I tu już nawet nie jest kwestią tego, że my nie stworzyliśmy zawodnika od zera, to znaczy takiego, który przeszedł wszystkie szczeble, ale nawet nie ściągnęliśmy zawodnika z województwa łódzkiego, który mógłby grać w rezerwach i który zrobiłby różnicę i który mógłby później w tym widzowie się pokazać. No to na pewno jest duży problem. Dlatego mówię, jak ty, Sławek, mówiłeś o tym, o sprzedaży zawodnika. Pogoń miała zawodnika, ale ten gość już był na takim poziomie, że on naprawdę polską ekstraklasę, to on już był na najwyższym poziomie w tym wieku. I dlatego oni go sprzedali za te pieniądze. Widzewie, żeby takie coś miało miejsce. Sorry, naprawdę, ale nie wiem, kogo to musiał... A propos Pogoni, to chyba z tego, co kojarzę, 16-latek chodzi, nie? Z łapki, także... No to i patrz, i ktoś mi tu napisze na Twitterze, że to jest 19-latek, daj mu się ograć. Ludzie, tutaj można nawet 15-latka wstawić, ale gościu, jeżeli ma pojęcie i wie, co robi, jest odpowiedzialny, nie boi się, bo też oglądałem ten mecz i też się zachwycali, że gościu nie boi się dryblingów. U Przybułka tego nie widać. On dostaje piłkę, on od razu ją traci. Albo generalnie mam w ogóle takie wrażenie, może to jest tylko wrażenie takie błędne, ale wydaje mi się, że drużyna z nim nie gra przede wszystkim i on ma bardzo mało kontaktów z piłką, takie mam wrażenie. No teraz chyba z Górnikiem miał troszeczkę więcej, ale w derbach chyba miał bardzo, bardzo mało tych kontaktów. Ale Sławek, dlaczego ktoś z nim nie gra? No jeżeli oni są z nim na treningach i widzą, co się dzieje na treningach, no to dlaczego z nim grać? Myślę, że on gra na takiej newralgicznej pozycji, która od niej bym oczekiwał dużo, dużo więcej, żeby grała do przodu. Tak? Bo to jest dlatego numer 5. O tym mówię, że inaczej wygląda sytuacja, jak masz zawodnika, młodzieżowca, tak jak wcześniej był rok temu, Terpiłowski na skrzydle, teraz mamy Klimka czy coś, to jest zupełnie inna pozycja. Niż w ogóle granie Przybułka to jest zagadkowe dla mnie, muszę powiedzieć, bo jak sobie oglądaliśmy ten okres przygotowawczy, te mecze kontrolne, no to raczej trzeba powiedzieć, że tym podstawowym młodzieżowcem, który był szykowany do gry, był Klimek. To tak wyglądało, jakby Klimek jednak miał być tym podstawowym młodzieżowcem, bo on wychodził zawsze w podstawie, strzelił chyba 2 bramki w tych meczach towarzyskich. Przybułek raczej wchodził tylko z ławki. Nagle tutaj trener mocno zaskoczył. Może forma Terpiłowskiego sprawiła, że trener po prostu szukał innego rozwiązania na młodzieżowca, ale mam wrażenie, że jeśli nie chcemy zrobić krzywdy, wiesz, temu Przybułkowi, tak jak mówiłem tutaj wcześniej, to wprowadzajmy go stopniowo. Na pewno to nie jest piłkarz na grę w podstawie, bo moim zdaniem osłabia to naszą drużynę. I tutaj jeszcze czekam na Tkacza cały czas, to pokażę jeszcze następny młodzieżowiec prowadzony latem, bo nie ukrywam, że wiązałem największe nadzieje z przyjściem Tkacza. I zobaczymy, no Klimek też na razie za dużo czasu nie miał, żeby się pokazać. Jakaś tam nutka optymizmu po tym meczu w Zabrzu może być, natomiast no to jest za krótko, żeby na razie tych młodych ludzi ocenić. Najwięcej grał Przybułek. I tutaj po tej grze, którą zobaczyłem, po tych minutach, które spędził na boisku, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że na chwilę obecną to nie jest chłopak gotowy na to, żeby grać w podstawowej 11. Panowie, bo ja muszę też wyczekać, bo mi zaraz kobieta tutaj wejdzie z nożem i z patelnią i zachlasta. Ja tylko powiem tak, moim zdaniem gra w ogóle Terpiłowskiego to jest tylko na sprzedaż, bo sami już mówili, przecież w serialu było, że oni potencjałem jest Terpiłowskim do sprzedania, przecież były jakieś tam głosy, że obserwują go, chcą go chłopa sprzedać, bo na jego miejsce moim tak samym zdaniem wejdzie Tkacz i by wszedł Klimek i byśmy grali tutaj młodzieżowcem, a w środku jestem przekonany, że dużo lepiej by sobie na pewno radził, no Kun to pokazuje, że na zmiennika nawet wchodzi, dużo, dużo lepiej sobie radzi, ale Szechu by sobie tam dał radę. No i mam nadzieję, że kogoś też pozyskają do tego środka. No. Nie może na takiej nefragicznej pozycji jak środek pomocy, gdzie przyszedł Alvarez i naprawdę gościu robi różnicę, no każdy to widzi, że robi różnicę, no to nie możesz mieć obok siebie chłopaka, który się będzie uczył. No kurwa mać, to nie jest pierwsza liga. No w pierwszej lidze mogliśmy sobie Przybułka wpuszczać, gdzie ten poziom był zupełnie niższy, no ale nie, no w pierwszej lidze... Łukasz, jak się często z tobą nie zgadzam,
Tak dzisiaj bym ci tą patolnię mnie przyłożył. No ale już miałem tylko 10 minut, dlatego już muszę teraz uciekać. No. Dobra, to uciekać. Ja widzę w Red Room mało życie rodzinne naszych słuchaczy. Nie, no ja też się z nim zgadzam i uważam, że jeżeli chcesz, żeby środek pola chodził, to nie możesz mieć gościa, który no... Nie to, że nie dojeżdża, ale po prostu no, nie jest na tym poziomie, żeby... Nie jest jeszcze gotowy, no umówmy się, nie jest jeszcze gotowy. I to nie jest tak, że my tutaj młodego przybułka krytykujemy, bo przecież sam się chłopak nie wystawia i tak dalej. Ja kibicuję wszystkim młodym piłkarzom. Moim marzeniem jest, ja bym chciał widzieć 3-4 wychowanków w pierwszej 11 młodych chłopaków, którzy szaleją na boisku. Jestem członkiem klubu 1910, od drugiego czasu jakiś tam mały grosik dokładam co miesiąc do tej akademii z myślą o tym, że kiedyś popatrzę na takiego chłopaka w barwach Widzewa, może pójdzie dalej w Polskę, zrobi karierę, zobaczę go w reprezentacji Polski i sobie pomyślę, że jakiś mały promilek dołożyłem do tego, żeby chłop zrobił karierę, żeby Widzewiak poszedł w świat do dużej piłki. Natomiast A nie zastanawiacie to, dlaczego w taki, przepraszam, że przerwę, bo mi ucieknie myśl, nie zastanawiało cię to nigdy, dlaczego my nigdy, kurwa, nie wpuszczaliśmy młodych chłopaków w takich meczach, gdzie naprawdę mieliśmy kontrolę w tamtym sezonie? No zastanawia, dużo rzeczy mnie widzowie zastanawia, wiesz. Ale nie masz wrażenia, że tutaj to trener ma duży problem z tym, żeby tych chłopaków wprowadzać? Nie wiem, mam wrażenie, że trener Niedźwiedź jest trenerem, który na pewno na pierwszym miejscu stawia jakość. No to tak, ja myślę, że trener Niedźwiedź, gdyby nie było tego przepisu, to nigdy w życiu taki młody chłopak by się nie pojawił. Też tak myślę, trener przede wszystkim patrzy na jakość, on nie patrzy na metryki, tylko patrzy na jakość, kto co prezentuje na boisku, kto co może drużynie dać. Jeżeli byśmy mieli 15-latka, wiesz... Myślę, że jeżeli byśmy mieli 15-latka, który by robił różnicę, to trener by się nie zawahał go wystawić podstawowe 11. Tak jak mówię, przybułek w mojej ocenie, tak sobie ja to analizuję, trener wymyślił taką pozycję z tego względu, że Ernest był na początku sezonu w niezłej formie, natomiast Ernest ma to do siebie, że ta forma jego lubi mieć taką sinusoidę. Może tak jak powiedział Bojanek, tutaj swoje zdanie na podstawie tego, co tam sobie wypatrzył w serialu. Może faktycznie Ernest jest jednym z tych piłkarzy typowanych na sprzedaż i może dlatego musiał grać. I na chwilę obecną trener sobie wymyślił przybułka w środku pola. Słyszałem opinię o przybułku, że to jest chłopak, który nie ma układu nerwowego, że jak na ten młody wiek nie spala się, ma spokój. To można na pewno było zaobserwować. Tego odmówić mu nie mogę. Widać, że chłopak jest wyważony, opanowany, faktycznie gra bardzo spokojnie, na spokoju. Natomiast uważam, że no, to nie jest jeszcze ten moment, w którym on by wychodził w podstawie. Tak? Nie daje nam nic tak naprawdę z przodu. To jest pozycja numer 10. To jest pozycja, która powinna kreować nam grę do przodu. Dawać coś ekstra i tutaj tego w ogóle nie ma, więc no zobaczymy co dalej, zobaczymy jak będzie rozwijał się Klimek, czy dostanie teraz szansę w nadchodzącym meczu ze Śląskiem, zobaczymy jak Tkacz, tak? Tkacz już myślę, że już jest bliżej niż dalej, wyjścia na boisko zadebiutowania w pierwszej drużynie, z nim wiąże duże nadzieje. Zobaczymy jak tutaj rzeczywistość to wszystko zweryfikuje. Przed nami mecz ze Śląskiem, może sobie powiemy dwa słowa, będziemy finiszować, to powiemy sobie dwa słowa takie zapowiadające ten mecz ze Śląskiem. Dzisiaj tak jak mówiłeś, Śląsk wygrał z Lechem 3-1, pewno mentalnie będzie tutaj mocno naładowany, pewny siebie po takim zwycięstwie, to jednak zawsze zwycięstwo z Lechem dosyć wysokie, przekonujące. Wiesz co, ja ze Śląskiem to tak jak z tym Górnikiem, akurat na Śląsk zawsze jakoś mi się tak dobrze kojarzy, nie? No tak, no tak, Śląsk to jest taki wygodny rywal, trzeba powiedzieć, dla nas. Mam wrażenie, że to jest z tych takich, jak mówisz Śląsk, to traktuję to w kategorii Jagiellonii Białystok, jeżeli chodzi o poziom sportowy. No tak, tak, to jest taki rywal, z którym żeśmy wygrywali w ostatnim czasie, jak chcieliśmy, kiedy chcieliśmy, nawet w drugiej lidze w Pucharze Polski. W Wrocławiu też powinniśmy wygrać.
Tak, zdecydowanie to jest mecz, który nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zainkasowali 3 punktów, ale tak jak tutaj wielokrotnie wspomnieliśmy, to jest ekstra klasa, tu trzeba wszystko wyszarpać, wszystko wywalczyć, wybiegać i tak jak przed meczem z Górnikiem patrzyłem sobie historycznie, że to jest trudny rywal, z którym nam zawsze ciężko szło, te mecze były takie na styku i naprawdę musieliśmy mocno walczyć o punkty z tym Górnikiem. Tak jak wszyscy pewno myślą, że z tym Śląskiem może być łatwo, to też bym uważał na to naprawdę. I musimy dołożyć tutaj mocno walkę, nastawić się, bo myślę, że ten Śląsk jednak mocno przyjedzie naładowany tym zwycięstwem z Lechem i będą tutaj próbowali coś tutaj urwać nam. A no trzeba powiedzieć, że nam te 3 punkty dałyby troszeczkę spokoju. Ważnym dla wszystkich meczem z Legią, tak? Później mamy przerwę na reprezentację i fajnie by było zapunktować za 3 u siebie. No to moim zdaniem jest niezbędne do tego, żebyśmy złapali troszeczkę spokoju. Słuchajcie, tutaj widzę, że pod moją linią jest i Mikołaj, widzewski charakter, Agnieszka, Janek, proszę, cała moja śmietanka. Nikt się nie chce odezwać i powiedzieć parę słów na koniec? Nikt nie ma ochoty wyszarpać paru zdań na temat naszego świetnego widzewa, który plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli. Ogólnie rzecz biorąc, ten mecz ze Śląskiem to w ogóle nie patrzę przez pryzmat tego 3-1 dzisiaj z Lechem, bo dzisiaj sąsiedzi też wygrali 1-0, ale Pogoń była dramatyczna, szczerze mówiąc, i oczywiście nie odbieram im tego zwycięstwa, bo wygrali, no co tu dużo mówić, natomiast jeżeli chodzi o Śląsk, no to nie wiem, czy ten Lech był taki słaby dzisiaj, czy Śląsk miał taki dzień konia, ale no na pewno 3-1 z Lechem. Pewno i to po trochu, wiesz, nie? Lech, no zresztą widać, że wszyscy pucharowicze po tych pucharach to raczej... No raczej nie wiem jak Legia, nie wiem jak Legia, bo zaczynali... Nie wiem, nie oglądam. Myślę, że wszyscy pucharowicze po tych meczach pucharowych to raczej nie wyglądają fenomenalnie. 1-0 Legia po bramce Baku, w dziesiątkę grali, ale wygrali 1-0. No, to też widać, że taki mecz przepchany mocno i zobaczymy. No, ja w każdym bądź razie, tak jak mówię, no liczę na 3 punkty. Nie spodziewam się łatwego meczu. No. Nie spodziewam się zdecydowanie łatwego meczu, bo te mecze jednak w tym sezonie widać, że to naprawdę, no to są wszystko ciężkie takie boje wyszarpane i tutaj chciałbym, żebyśmy życzyłbym sobie na pewno, żebyśmy w końcu zagrali mecz, w którym w miarę spokojnie potrafimy ten mecz kontrolować i wygrać, tak? W tych ostatnich spotkaniach ze Śląskiem 2 zwycięstwa, 1 w pucharze, 1 remis na wyjeździe w meczu, w którym byliśmy chyba lepsi, więc... No tak, tak. Więc ogólnie rzecz biorąc Śląsk-Wrocław można powiedzieć po piłkarsku, że nam leży. Agnieszka mi napisała fajną wiadomość, ale nie będę jej cytował, bo na koniec była, wiesz... taka, a nie inna, ale to też się pozdrawiam. Możemy odmenzurować. Wszystko już powiedzieliśmy. Buziaki dla nas, ale więcej nie ma nic do powiedzenia i pij UKS w każdym razie. Też się pozdrawiamy, Aga. Co tu i też pij UKS. I też pij UKS, dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc, ja tego Śląska się jakoś tak nie obawiam. Nie wiem, nie mam w ogóle jakoś tak ostatnio mam zimną krew przed tymi meczami. Może dlatego, że zawsze jakoś staram się procentować i nie myśleć za dużo. Ale przed derbami też byłem spokojny i jak strzeliliśmy bramkę na 2-0, to w ogóle mówię, mamy was skór, wiesz, takie miałem emocje w środku, ale byłem mega spokojny i ten Śląsk tak w ogóle mnie nie grzeje. Fajny mecz na pewno kibicowsko, bo to taka dosyć nasza poważniejsza kosa, na pewno gorąco na trybunach, ale piłkarsko, no nie wiem, w ogóle jakby ten wynik dzisiejszy nie zmienia mojej perspektywy na ten mecz, że jesteśmy faworytem, mimo że no 3-1 z Lechem zawsze robi wrażenie, no bo nam się takie mecze w poprzednim sezonie z tymi top 4 nie zdarzyły, prawda? I to jest problem duży. Mam nadzieję, że się jakoś odkręcimy w tym sezonie, że kogoś z tych lepszych pokręcimy po prostu. Chciałbym, bo na razie nam 3 zostało tylko. No tak, ale
nawet nam się u nas nie udało, wiesz, to mnie bardzo boli, bo na wyjeździe jestem w stanie przyjąć, że przegramy wszystkie te mecze z tymi top 4, ale też chciałbym, żeby widzę właśnie tak jak dzisiaj sąsiedzi, wiesz, odkręcili się któremuś, a najbardziej zależało... U nas to z Rakowem ten remis, to był taki mecz mocno taktyczny wtedy, no i ten z Lechem, mimo wszystko szkoda tego meczu wtedy było, bo uważam, że do tej straty bramki graliśmy naprawdę bardzo dobre zawody i zaraz szybko Lech nam wyrównał. Ale się posypało. Tak, posypało się, bo za szybko straciliśmy tą bramkę. Mam przekonanie do dzisiaj takie graniczące z pewnością, że gdybyśmy to prowadzenie podtrzymali w 50 minut, to byśmy to dowieźli. A czy w ogóle... Ale to pokazało nam znowu brak jakości cały czas w tej drużynie, tak? Brak tych ogniw, które nam brakuje. No i teraz znowu przyszedł nowy sezon i znowu widzimy to, że potrzeba nam tej jakości troszeczkę więcej w tej drużynie. Mam wrażenie czasami, że my, nam naprawdę niewiele już brakuje w niektórych meczach, gdybyśmy mieli takiego właśnie dobrego chłopaka w środku pola, jakiegoś szeryfa, tak nazwę kolokwialnie, w defensywie, to mam wrażenie, że tych punktów nawet już w tych pięciu pierwszych kolejkach by było przynajmniej ze trzy więcej. No trzeba sobie powiedzieć, że ten mecz w Białymstoku, no to przegraliśmy frajersko, no nie ma co gadać. To Zabrze ten jeden punkt szanuję, bo uważam, że to jest ciężki teren. No tak, ale też mam wrażenie, że gdyby tam, nie wiem, za tego już nieszczęsnego Przybułka, nie chcę naprawdę grillować tego chłopaka, bo życzę mu wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że on jeszcze pokaże wszystkim, że będzie piłkarzem. Natomiast uważam, że gdyby tam grał piłkarz, nie wiem, typu, już tak mówię dzisiaj, ten nieszczęsny nawet Ramirez, który miał do nas przyjść zimą, to spokojnie w tym Zabrze te trzy punkty były do zrobienia. Powiem ci, że dzisiaj tego Ramireza widziałem, no to w mojej ocenie to on Bryndzę zagrał przeokrutną. No to było wiadomo, że on prędzej czy później, wiesz, zjedzie mocno, no bo na świeżości nie da się grać nie wiadomo ile, tak? Wiesz, tak jak patrzyłem, to mocno nie dojeżdżał fizycznie, tam widać duże braki, myślę, że jeszcze upłynie dużo wody, zanim on naprawdę... Ale wiesz, nawet ten Ferry, tak, o którym się mówiło z drugiej Bundesligi, no myślę, że taki chłop z drugiej Bundesligi, no wiadomo, nie masz gwarancji w piłce, tak, że jakiś piłkarz przyjdzie i powiesz na 100%, że no chyba, że Messiego weźmiesz, że jakiś piłkarz ci przyjdzie, zrobi różnicę, natomiast bierzesz chłopa z drugiej Bundesligi, to jest określone jakieś umiejętności trzeba mieć, żeby się utrzymywać takie lata. Przede wszystkim przygotowanie fizyczne w Niemczech. To... Oczywiście motoryka, wybieganie, no to jest jakiś określony poziom piłkarski, tak? Myślę, że... Jestem w stanie uwierzyć, że Dani Ramirez raczej nie jest typem zasuwacza z Bundesligi. No myślę, że takiego Kerka mając nawet na takiej dziesiątce, nazwijmy to w tym naszym ustawieniu, na pozycji teraz Przybułka, to nam daje naprawdę dużo więcej możliwości w kreacji niż dotychczas mamy. Nie, no my musimy, na pewno się musimy wzmocnić, dlatego no dyrektor sportowy, jak i cały sztab i cały klub mają 2,5 tygodnia na to, żeby... Gdzie 2,5 tygodnia? 2 tygodnie. Dwa. Żeby coś tu zrobić, bo nie chciałbym, żebyśmy się sugerowali tym, że w poprzednim sezonie nie mieliśmy na tym etapie mniej punktów, bo to jest złudne. Po prostu na przykład taka Jagiellonia, no to w mojej ocenie to jest taki mecz, gdzie naprawdę szkoda, bo gdybyśmy te trzy punkty więcej mieli, to teraz byłaby optyka też zupełnie inna. Byłoby 10 punktów i by każdy mówił, nie no panowie, kurwa, no przecież mamy 10 punktów, tak? Trzeba się cieszyć, dobrze to wygląda, jesteśmy w czołówce, bo teraz jakbyśmy mieli 10 punktów, to plasowałoby to nas na miejscu, no na trzecim. Kolejny raz. Nie znoszę minimalizmu, tak? I mnie na to radzi kogoś. Albo że w tamtym sezonie mieliśmy mniej, a teraz mamy więcej. A nie masz wrażenia, że w Widzewie tak jest trochę, że my patrzymy względem tego, co było w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o punkty? Bo ja takie wrażenie mam właśnie, że my dalej siedzimy w tym, że jakoś nie idziemy do przodu, że te transfery to wszystko, bo się sugerujemy tym, co było. No faktycznie, te kolejki dosyć podobne. Blisko Pogoń, Jagiellonia i ta Legia dosyć relatywnie blisko w tych kolejkach względem tego, co było w poprzednim sezonie. I niby punktowo wyglądamy lepiej, ale czy wyglądamy grając lepiej? Ja bym powiedział, że gramy gorzej niż jesienią tamtego roku. Być może w statystykach to wygląda lepiej. Nie wiem dokładnie. Mówię o tych statystykach niewidocznych dla zwykłego kibica z Flash Score, tylko mówię o statystykach indywidualnych poszczególnych piłkarzy. Ale to mówię, to jest taka kwestia pewnie, gdzie to trochę taka korpogadka, będziemy tu rozmawiać,
zielone światełka i tak dalej, gdzie się świeci na czerwono, gdzie nie. To jest korzystanie z okazji. No, jak masz okazję, to trzeba robić to, się tylko da, żeby te mecze wygrywać, te punkty zdobywać, piąć się w górę i rozwijać. Dobra, już na sam koniec widzę z nami jeszcze Piotrek chciał coś powiedzieć. Piotrek, 100 meczów Dominika Kuna, jak to skomentujesz? Dziękuję pan Dominik, a jak mogę skomentować? No jestem na początku pamiętam, jak przychodził, to wszyscy mówili, że to jest zawodnik na jedną rundę i w ogóle on jest słaby i niski i w ogóle niech znika. No to 100 meczów, tak? 100 meczów zagrać, tak jak dziś powiedziałeś, w koszulce Widewa, to już jest szacunek dozgonny. I nawet jak ktoś go nie lubi, już go wyrzucali tyle razy w poprzednich sezonach różni znawcy i wielcy tego świata, że Dominik jest. Bo i trzeba powiedzieć jeszcze, Piotrek, że te 100 meczów to w dwóch naprawdę zrobił nam dużą różnicę, prawda? No wiadomo, że chodzi o Podbeskidzie i o Miedź. Natomiast tutaj to w którym to meczu co Jordi dogrywał mu? W którymś z dwóch poprzednich to były derby? Czy tak, derba. Minimalnie brakowało, żeby zamknął 2-0. No więc jeszcze okej, wygraliśmy, więc tam nie ma co. Natomiast nie wiem, przepraszam Piotrek, że ci przerwę, ale ja nie wiem, czy ty słyszałeś, ale ja mega chwaliłem Dominika w derbach, po tym jak wszedł. No tak, bo było za co chwalić. Tak? Nie, rzeczywiście tam niektóre mecze nie wychodzą, ale za te derby trzeba powiedzieć, że zmianę solidną zrobił. I Zmiana kluczowa, żeby utrzymać wynik. Dosłownie. I wiatr robił duży, także... Natomiast chciałem się tylko odnieść do... Także podsumowując jeszcze raz, Dominik, dziękuję pan Dominik, na meczu ze Śląskiem coś tam, jakiś transparencik gdzieś zrobię. No bo myślę, że chyba wypadałoby. Natomiast będąc takim fanatykiem, jakim jestem. Ale dobra, dość tego śmiechu. Jeśli chodzi o odniesienie się do waszych słów, no to rzeczywiście potrzebujemy jeszcze kogoś do wzmocnienia. Natomiast nie zgodzę się z tobą, Patryk, że gramy tak samo albo gorzej. Uważam, że gramy lepiej. I znaczną poprawę, znaczy gramy dzięki temu lepiej, że jesteśmy w stanie uruchomić Jordiego poprzez Alvareza. Alvarez jest w ogóle, tak jak jestem przekonany, że on jeszcze pójdzie do przodu z progresem i po prostu będzie, naprawdę będziemy mieć z niego pożytek. Już pokazał tą bramą w pierwszym meczu, że on też ma możliwości do tego, natomiast rzeczywiście potrzebujemy jeszcze jakiegoś wzmocnienia, szczególnie w mojej ocenie z tyłu jakiegoś takiego szefa obrony. Ale ty mówisz o uzupełnieniu, czy o człowieku do pierwszego składu? Nie, no do pierwszego składu zdecydowanie, to ja się całkowicie z tym z wami zgadzam, że tu jest to obecny taki Serafin Szota, tak, to powinien się uczyć od kogoś doświadczonego, który wejdzie i z marszu zrobi taką zmianę, jak zrobił widoczną, mocno, jak zrobił po prostu Alvarez Zaletniowskiego. Natomiast zobaczymy, co będzie 2 tygodnie. Tak. Ze Śląskiem po tym dzisiejszym meczu, jak oni rozjechali Lecha, to uważam, że będą mega schody. Będzie bardzo ciężko i wcale się nie dziwię, jak przegramy ten mecz. Także mam nadzieję, że się oczywiście mylę, natomiast Śląsk naprawdę pokazał, że gra w piłkę dobrze dzisiaj, także mam nadzieję, że się mylę i że wygramy, natomiast jak miał obstawiać, to niestety nie, ale nie obstawiałbym na wygraną Widzewa, niestety, ale zobaczymy. Aż tak? No niestety Śląsk, słuchajcie, Esposito, tam jeszcze Śląsk to ze 2 bramki mógł strzelić, tak? Więc to Alek, ja wiem, że Lech trochę może podłamany po tych pucharach i tak dalej, natomiast to uważam, że to będzie bardzo ciężki mecz i to nie wiem, czy nie będzie najcięższy ze wszystkich od początku, także na pewno... No ale tak powiedziałeś, więc trzeba powiedzieć, że Lech nie jest w najwyższej formie, delikatnie mówiąc, i chyba nawet tam z obozu poznańskiego płyną takie głosy, że tam coś chyba... Te śrubki coś tam źle podokręcali w tym okresie przygotowawczym i tam fizyka nie dojeżdża. To znaczy, być może tak jest, natomiast ja to, mam głębokim
poważaniu, jak tam Lech sobie gdzie radzi i Śląsk gdzie radzi, natomiast o Śląsku mówię, bo gramy z nimi. No i to oczywiście jest to gdzieś tam jakiś element tego, że Lech jest troszkę podłamany tym odpadnięciem i tak dalej, natomiast Śląsk gra w piłkę. Śląsk gra w piłkę dzisiaj z Lechem, także to jest, no będzie ciężko, tyle mówię, o, tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam was i dzięki, trzymajcie się, hej. No dzięki, cześć, trzymaj się, dobrego wieczoru. Trzymaj się Piotruś, wariacie, skończę pijać tą setkę Dominika, bo nie dotrwasz. Setkę setką, okay. Tak. Nie popijaj setki setką, ale tak już na poważnie to co, ja nie jestem takim pesymistą co do tego Śląska, uważam, że znaczy nie uważam, ale myślę, że ani mecz dzisiejszej Pogoni z ŁKS-em, ani ten dobry mecz Śląska czy słaby Lecha nie może być wyznacznikiem prawdziwej jakości tych zespołów, bo no Pogoń dzisiaj wyglądała na zajechaną, ale też piłkarską mega słabą. Jest taka tendencja w ogóle, nie? Żeśmy zauważyli już tak, że rozmawialiśmy sobie prywatnie. Nie? Ale zobacz, Legia wygrała i sobie poradzili dzisiaj, nie? No tak, ale też widać, że ciężary, nie? Że to nie jest tak, że te drużyny po tych meczach pucharowych wyglądają dobrze, tylko raczej jeżeli już wygrywają, to tak naprawdę muszą mocno się napocić, żeby wymęczyć te trzy punkty, nie? A ostatnio jednak jest dużo tych pracy. No tak, tak, jak najbardziej. Jednak polskie kluby nie są przygotowane, widać, nie? Na granie co trzy dni na takiej intensywności. Ja myślę, że jeżeli my zagramy, będziemy robić jakiś progres piłkarski, coś ten zespół po prostu będzie prezentował, nie spadniemy poniżej jakiegoś poziomu, to przegrać tego ze Śląskiem nie przegramy. Aczkolwiek no to jest ekstraklasa, więc wydarzyć się teoretycznie może wszystko, ale no kurczę, jakoś ten Śląsk kompletnie mi, nie wiem, no mówisz Śląski, nie trzęsę się jakoś, nie rusza mnie to na razie. Mocno nie jestem przerażony, aczkolwiek no 3-1 faktycznie nie spodziewałem się dzisiaj, że wygrają. Ale no też jakoś tego nie przekładałbym na wynik z nami, bo myślę, że to też Śląsk widzę w to mocno specyficzny mecz. Chyba bardziej napompowany niż ich z Lechem. I kurczę, no nie wiem, no szczerze mówiąc. Głównie z ich strony, no ale tak. Ja też mam takie wrażenie, że to jest zdecydowanie nasza półka, Śląsk to nie jest drużyna od nas jakoś tam lepsza. Na pewno w zasięgu, nie? Tak, na pewno w naszym zasięgu, na pewno możemy z nimi wygrać, liczę na zwycięstwo, aczkolwiek tak jak mówię, no ta liga pokazuje już niejednokrotnie, że tu każdy mecz naprawdę trzeba dać z wątroby, trzeba wybiegać, wywalczyć, wyszarpać pazurami te punkty i mam nadzieję, że ta drużyna Niedźwiedzia jest na takiej fali wznoszącej i z każdym meczem będzie tylko lepiej, a działacze, bo już tak zamykamy powoli ten Red Room klamrą, a działacze pomogą trenerowi w tym, żeby ta drużyna była jeszcze lepsza, żeby w dalszej części tej rundy jesiennej dała nam dużo radości, bo jeszcze fajne mecze przed nami, jeszcze sporo mamy tych potyczek ciekawych i miejmy nadzieję, że działacze staną na wysokości zadania i pomogą trenerowi w tym, żeby ta drużyna nam dała masę jeszcze kupę radochy. Nie, no ja myślę, że sobie poradzimy. Fajnie by było przed tą Legią zdobyć trzy punkty, trochę się nakręcić pozytywnie. Mam nadzieję, że w tym roku już jak pojedziemy, to... Ojej, u mnie tutaj się pitbull obudził. No to co powiedzieć, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Myślę, że... No tak, przepraszam, ale tutaj straszny Rottweiler. Pies obronny, którego trzeba bronić. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że jakbyśmy wygrali ze Śląskiem, a tego życzę tego życzę trenerowi. Poczekaj sekundkę, już muszę zareagować. To myślę, że na tą Legię będzie pozytywna energia, być może by się udało zdobyć trzy punkty. W tamtym roku byliśmy blisko. To może tym razem się uda, aczkolwiek no Legia jest dosyć regularna, ale o tym zdążymy sobie porozmawiać jeszcze, słuchajcie, w piątek już kolejny mecz, o której godzinie? 20.30 czy 20? 20.30, serce Łodzi. Te terminy ogólnie są mega kiepskie dla wyjazdowiczów z zagranicy, powiem wam szczerze, że strasznie nas katują, jechać na mecz do Łodzi i wracać z samego rana po meczu nie polecam, aczkolwiek no
Piękna sprawa, ale no, te terminy są dramatyczne, jeżeli chodzi o tę kwestię. Jak nie piątek, to niedziela, jak nie niedziela, to piątek i tak w koło. No mega ciężka zabawa, naprawdę. Akurat mnie na Śląsku nie będzie, muszę odpocząć, ale już na Legię się wybieram, także pewnie zrobimy Red Room, nie? Jeszcze chyba przed Śląskiem, tak myślę, może byśmy kogoś zaprosili, może by się kogoś udało zaprosić, dawno z nikim nie rozmawialiśmy. No zobaczymy, no nie będziemy w każdym bądź razie tutaj rzucać słowami na wiatr. Ciebie, a tym nie, co? Tak, tak, no chyba, że zaprosimy siebie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, na pewno postaramy się to na pewno zrobić Red Room przed meczem z Legią, bo wiadomo, że to dla nas... Nie no, po Śląsku ja zrobię Red Room na pewno, ty to nie wiem, czy będziesz, wiesz. Mnie nie będzie wtedy w Polsce, ale ja po Śląsku na pewno Red Room zrobię i to chciałbym zrobić taki na gorąco. Wiesz, taki, bo w sumie nie było dawno takiego też, zgadza się? Dobrze mówię, nie było takiego pomeczowego od razu. Nie, w tym sezonie jeszcze takiego nie robiliśmy. No to by była taka okazja, jakbyś sobie, wiesz, odpuścił piwko mniej, to może byśmy zrobili razem. No za dużo ode mnie wymagasz. Słuchaj, po roku czasu pewne wymagania trzeba sobie postawić. A tak już na poważnie, no to no, ten pokój pomeczowy, jeszcze zwycięski, to byłby całkiem fajny, godzinkę po meczu, może to byłby piątek, to każdy miałby pewnie jeszcze czas, żeby posłuchać. No zobaczymy, może ja coś tam jeszcze podziałam, może by się z kimś udało porozmawiać. Tylko mówię, no te terminy są mega, mega, mega średnie, powiem szczerze, że następny mecz też w niedzielę, nie? W ogóle z Legią. Także albo niedziela, piątek, ta sobota to nas w ogóle nie lubi. Tak, Legia niedziela, później po Legii Krakowie, a domowy też niedziela. No nie, powiem szczerze, że spoko z jednej strony, ale dla kibiców z zagranicy mega ciężki temat. I nawet powiem więcej, taka niedziela o 17:30, jak jedziesz, To też ciśni temat z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że kiedyś Kanał Plus się pochyli w naszą stronę i będziemy mogli sobie w sobotę na taki mecz pojechać. Dobra, widzę Fredrum 53 albo i 4, nawet nie wiem, bo... 3. Ja, 3, no widzisz, 3. Ja już się do przyszłości przeniosłem. Kończymy. Bardzo mi było miło. Następny będzie w tym tygodniu, tak czy tak. Nie wiem kiedy, ale będzie. Dobrej nocy wszystkim i oczywiście po 3 punkty ze Śląskiem. Trzymajcie się, a wy widzę.